siedzę na naszych progach pana wojewodę lubelskiego, pana profesora Przemysława Czarnka. Witam gorąco pana senatora Jerzego Kruścikowskiego. Białowody oczywiście. Witam pana posła Sławomira Zawiślaka. Witam pana kierownika Krzysztofa Filipa, kierownika doradztwa rolniczego. Witam wszystkich państwa radnych, pana wójta, pana przewodniczącego. Witam. Za chwilę dołączy do nas pan dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, Krzysztof Gołaszkiewicz. Za chwilę będzie, także jeżeli będą do niego też pytania, to bardzo proszę, bo jest to największa agencja, jedyna agencja, która finansuje rolnictwo. I w związku z tym, że pan wojewoda dostał wiadomość, że musi szybko wyjechać i już praktycznie nie miał być u nas, bardzo proszę o zabranie głosu pana wojewoda. Dobry wieczór, panie i państwo. Ogromnie się cieszę, że państwo tak licznie przyszliście na to spotkanie. Jestem już trzeci dzisiaj w gminie Załość. Chcę państwu powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycony spotkaniem w gminie Załość, bo są żywe, są emocje na tych spotkaniach. Mówiłem na poprzednim spotkaniu, że bywaliśmy i na takich, gdzie była pełna sama rodzina, nikt nie zabiera głosu polemicznego, albo w ogóle nikt nie zabierał głosu, to wtedy jest bez sensu. Lepiej się spotkać, porozmawiać, wyrzucić sobie nieraz nawet to, co się ma do wyrzucenia, zapytać o coś i wtedy jest jakiś konstruktywny efekt tego wszystkiego i z tego się cieszę. Cieszę się, że państwo znaleźliście czas na to, żeby się z nami spotkać. Przepraszam też od razu za to, że nie będę mógł uczestniczyć do samego końca, ale pan senator z panem posłem na wszystkie pytania państwa zapewne odpowiedzą. Cel naszych wizyt w poszczególnych gminach w województwie lubelskim, bo to jest nie tylko w Zamościu, również w innych częściach naszego regionu, jest taki, aby rozmawiać z państwem o faktach. Te fakty są burzone. Te fakty są burzone poprzez naciąganie rzeczywistości, albo skręcanie rzeczywistości, albo poprzez produkowanie opinii o rzeczywistości wcześniej wytworzonych w konkretnym celu. Czy to lokalnym, czy to ogólnopolskim. Dlatego nasze wizyty w województwie są poświęcone faktom. Fakty są takie, że od roku i 5 miesięcy rządzi rząd pani premier Beaty Szydło i większość Prawa i Sprawiedliwości. Fakty są takie, że przez ten rok czasu i 5 miesięcy podjętych zostało szereg przedsięwzięć zapowiadanych wcześniej w kampanii wyborczej. To nie są przedsięwzięcia, które ktoś wymyślił po dojściu do władzy, tylko to są reformy, które były zapowiadane w kampanii wyborczej i ze względu na te reformy większość Prawa i Sprawiedliwości została wybrana, a Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zostało odsunięte od władzy na szczeblu centralnym. Wprowadzenie reform przez ten rok i 5 miesięcy spowodowało nie tylko sprzeciw ze strony przegranej opozycji, ale wręcz agresję i zdradę. To trzeba wprost powiedzieć, bo z wieloma rzeczami część przynajmniej opozycji, tu kłaniam się akurat politykom Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo ciągle od początku przeciwni byli i podtrzymują takie stanowisko, że nie wychodzi się ze sprawami polskimi na arenę brukselską i z tym się wszyscy zgadzamy. Zdradzać się nie możemy. Nie możemy się kłócić, możemy się spierać, bo na tym polega demokracja. Demokracja jest ustrojem aktywności obywatelskiej, a nie milczenia i letargu. Natomiast nie możemy się zdradzać. Wszystko, co mamy do siebie, powinniśmy załatwiać tu i teraz, a nie gdzieś za granicą. Te reformy, które zostały wprowadzone przez rok i 5 miesięcy, strasznie zabolały wielu, stąd wielki krzyk w niektórych mediach i dlatego spotykamy się na miejscu, żeby o nich mówić rzeczowo i konkretnie. Fakt jest taki, proszę państwa, że jesteśmy najbiedniejszym regionem w Polsce, jeśli chodzi o województwo lubelskie, i jednym z 4 najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. To są dane z Eurostatu na 2015 rok. I z tym faktem, z tą rzeczywistością trzeba po prostu sobie poradzić, trzeba na nią odpowiedzieć. Odpowiada się konkretnymi reformami. Pierwsza zasadnicza, która została wprowadzona i która funkcjonuje już ponad rok, to jest reforma 500+, która spowodowała, że do waszej tylko gminy, do gminy Załość, na dzisiaj spłynęło już z budżetu państwa do kieszeni bezpośrednio mieszkańców, nie na różnego rodzaju programy, tylko bezpośrednio do kieszeni mieszkańców 17 milionów 300 tysięcy złotych, 280 tysięcy złotych.
Takich środków nikt nigdy społeczeństwu nie dał i śmiem twierdzić, że nikt nigdy społeczeństwu nie da w przyszłości, jeśli zmieni się władza na szczeblu centralnym, bo krytykę tego programu słyszymy niemal od początku. Cele dwa zasadnicze tego programu są takie. Odwrócenie trendu zapaści demograficznej i z tym będziemy dyskutować za rok, dwa, bo dopiero wtedy będziemy mogli ocenić, czy środki z 500 rzeczywiście ten trend odwróciły. No i drugi, wydobycie dużej części społeczeństwa z skrajnego ubóstwa. Nie z ubóstwa jego takiego, bo z ubóstwa nie da się ludzi wyciągnąć przy pomocy 500 zł na dziecko. Trzeba by z 5 tysięcy, albo przynajmniej z 1500 na dziecko, ale ze skrajnego ubóstwa. I tu się wszyscy zgadzamy, że ten efekt został osiągnięty. Drugą odpowiedzią na fatalną sytuację województwa lubelskiego na tle innych województw w Polsce i regionów Unii Europejskiej jest stanowcze postawienie na poprawę infrastruktury drogowej. Jesteśmy białą plamą na mapie Polski, jeśli chodzi o drogi szybkiego ruchu i połączenia kolejowe. Do Zamościa nie da się normalnie pociągiem dojechać. Jest jeden pociąg dalekobieżny, który jedzie ze Świnoujścia, jedzie 14 godzin. To jest wstydny skandal. To na motorze słabej jakości dojedzie się zdecydowanie szybciej niż tym pociągiem. Chodzi o to, żeby odblokować Zamojszczyznę, bo bez odblokowania Zamojszczyzny, bez odblokowania Lubelszczyzny nie da się poprawić jej sytuacji gospodarczej. To jest warunek sine qua non. Kiedy rozmawia się, a rozmawialiśmy już z panem posłem nieraz w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, to są zainteresowani potencjalni inwestorzy, ale zawsze pytają o możliwość połączenia z konkretnym regionem, a u nas jest po prostu straszliwie źle. Tutaj nacisk jest bardzo duży i będzie jeszcze większy. Chcę Państwu powiedzieć o nacisku na dwóch różnych płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest kwestia infrastruktury tej wojewódzkiej i łączącej nas z krajem. To jest 17 do Warszawy, która będzie w 2019 roku. To jest 19 do Rzeszowa, która będzie w 2021 roku. To jest nowa, zmodernizowana linia kolejowa z Warszawy do Lublina, półtorej godziny pociągiem, która będzie modernizowana już od 11 czerwca przez kolejne 3 lata. To jest kwestia skrócenia na przykład dojazdu do Zamościa o łącznie 40 minut, jeśli się uda zrobić dwie łącznice kolejowce. Już jest zrobiona z pieniędzy PKP PLK, a w Zawadzie ma być zrobiona z RPO województwa lubelskiego. 40 minut skróci się podróż pociągiem z ponad 2 godzin do godziny 25, ale też rzecz jeszcze ważniejsza, to jest zelektryfikowanie linii kolejowej z Lublina do Zamościa, z Rejowca do Zamościa, tak żeby pociąg dalekobieżny ze Świnoujścia mógł jechać nie 14 godzin i nie 2,5 godziny ze zmianą ciuchci, w cudzysłowie, tylko zdecydowanie szybciej. Ale druga płaszczyzna poprawy tej infrastruktury to są drogi lokalne. Nie mam najmniejszej wątpliwości i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeśli Państwo macie inne zdanie, to proszę je przekazać następnym, które zapytam. W Polsce samorządowej nie sprawdziły się powiaty. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Powiaty na dzisiaj są bezużyteczne. Bezużyteczne. W zdecydowanej większości. Jeśli chodzi o utrzymanie dróg powiatowych, jako ktoś, kto obsługiwał gminy, zanim zostałem wojewodą, pracowałem z kancelarią adwokacką, obsługiwałem gminy w różnych częściach tego województwa, nie tylko na Zamojszczyźnie, nie tylko na Biłgorajszczyźnie. Żenujący jest fakt, że starosta musi przyjeżdżać na sesję Rady Gminy i nawoływać gminy do tego, żeby współuczestniczyła w inwestycjach powiatowych i jeszcze mieć pretensje, że tamta gmina to dała 75%, a wy nie chcecie dać 70%. A to są zadania powiatowe. Jeśli tak ma funkcjonować powiat, to lepiej, żeby po prostu nie było. Zresztą się zgadzamy nawet z panem wójtem razem tutaj. No bo tak jest, prawda? Tak po prostu jest. To tylko świadczy o tym, że samorządy nie radzą sobie ze swoimi zadaniami. Najgorsza sieć połączeń lokalnych we wszystkich częściach tego województwa, ale też i we wszystkich województwach, to są drogi powiatowe. I cóż z tego, że my zrobimy 17 z Lublina do Warszawy, którą będziemy mogli dojechać w półtorej godziny do centrum Warszawy, można powiedzieć. Jak do tej 17 Państwo będziecie musieli dojechać traktorem, bo samochodem się nie przejedzie. Poziom dewastacji dróg powiatowych, zwłaszcza po ostatniej zimie, pierwszej takiej od kilku lat, jest ogromny. I to ma znaczenie nie tylko dla życia takiego codziennego, ale również na przykład ostatnio rozmawialiśmy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i o rozlokowaniu karetek w poszczególnych województwach. Tutaj nie będzie żadnych zmian w województwie, byłym województwie zamojskim, poza jednym, ale to
nie w Państwa regionie. Natomiast są miejsca w centrum województwa lubelskiego, gdzie musimy przenosić karetkę z miejsca do miejsca, bo dojazd karetką dzisiaj to jest ponad 30 minut do pacjenta. Przez ponad 30 minut to pacjent, przepraszam, zależnie ostygnie, zanim ta karetka dojedzie. A dojedzie wolno dlatego, że w niektórych miejscach po tych przełomach jeździ po prostu 20 na godzinę, bo szybciej się jeździć nie da. To jest podstawowy problem. Problem ten ma być rozwiązywany w sposób następujący. Leży u ministra infrastruktury mój wniosek, ale też wniosek wszystkich wojewodów, który ma być wykonany, o uruchomienie dodatkowych kilkunastu milionów złotych na województwo lubelskie jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku. Nie chodzi o program na przyszły rok, tylko ten tegoroczny. No i ma być gotowy jeszcze w tym roku kompleksowy program odbudowy dróg lokalnych, w szczególności dróg powiatowych, bo tutaj się też zgodzimy, że gminy sobie z tymi problemami lepiej radzą niż... Lepiej, panie wójcie, lepiej. I to akurat jest pochwała dla pana wójta. Lepiej niż powiaty. Generalnie tak to województwo wygląda. Odbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej jest kolejnym etapem po wyjściu ze skrajnego ubóstwa do tego, żeby w tym województwie lepiej się działo. I trzecia rzecz, proszę Państwa, to jest, jeszcze będzie czwarta, to jest kwestia reindustrializacji. Jesteśmy regionem, który ma dwa bogactwa. Ma was i rolnictwo i ma węgiel kamienny. I na te dwie rzeczy trzeba postawić. Nie ma sensu szukać czegokolwiek innego. Cokolwiek inne będzie się zdarzało, to tylko plus. Jeśli Ursus się rozwinie w Lubinie i będzie nowoczesną fabryką produkującą za kilka lat wiele tysięcy, a może milionów samochodów elektrycznych, to bardzo dobrze dla całego regionu. Ale to nie jest ta branża, która jest podstawową dla nas. Ona oczywiście będzie świetna, jeśli będzie funkcjonowała. Najważniejsze to jest przetwórstwo rolno-spożywcze. My nie mamy w Polsce w ogóle, a już najbardziej zależy nam na tej ścianie wschodniej, nie mamy w Polsce nowoczesnego, wielkiego zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, polskiego zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego w polskich rękach, który by skupował od Państwa te produkty zakontraktowane za rozsądną cenę. Dzisiaj ci, którzy skupują nasze produkty rolne, to są zazwyczaj ci, którzy mają zakłady, które nie są w polskich rękach i nie znajdują się tutaj. To są kwestie, które są co tydzień analizowane i opracowywane. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli z panem senatorem, z panem posłem mówić więcej szczegółów na ten temat. Druga rzecz to jest reindustrializacja w oparciu o złoża naturalne, które tutaj na województwie lubelskim mamy. To jest węgiel kamienny. Nie będziemy słuchać Unii Europejskiej do końca. Oczywiście będziemy się musieli wywiązywać ze zobowiązań, które siłą rzeczy są nakładane przez Unię. Ale nie będziemy słuchać do końca i będziemy walczyć do samego końca o to, ażeby wyjść z tego uścisku braku z instynktu samozachowawczego. Malutka Unia Europejska chce oczyszczać powietrze całego świata, podczas gdy cały świat pali i smrodzi czymkolwiek. My teraz będziemy najczystsi w imię czego? Żeby mieć zdecydowanie droższą energię. My już mamy bardzo drogą energię. Dobrą wiadomością jest ta, że w województwie lubelskim powstanie w krótkiej stosunkowo perspektywie czasowej elektrownia na węgiel kamienny, czyli na nasze złoże, a nie na gaz zewnętrzny. Elektrownia w województwie lubelskim jest gwarantem obniżenia cen prądu dla Państwa wszystkich. My mamy najdroższy prąd w Polsce w województwie lubelskim z bardzo prostego powodu. U nas nie ma żadnej elektrowni. Koszty przesyłu tego prądu, który przychodzi do nas z różnych innych regionów z Polski, powodują, że mamy droższy prąd. Powstanie elektrowni naszej w województwie lubelskim powinno odmienić tę sytuację. Po drugie, liczymy na rozwój kopalni, która już jest, i na nowe inwestycje kopalniane, które mają w przyszłości mieć miejsce. Jest firma, która, PDCO, która zarzeka się, że to kopalnie pobuduje w krótkiej w perspektywie czasowej, bo zdaje się w przyszłym roku, tak panie senatorze, oni mają, panie pośle, oni mają dostać koncesję na wydobycie i mają ten krótki czas na realizację tego zadania kopalni Jankarskiej. To są te perspektywy, które są przed nami. Do tego dochodzą rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć w najbliższej przyszłości. To jest kwestia ochrony zdrowia, którą radykalnie trzeba poprawić. Radykalnie. Łącznie z finansowaniem tej ochrony zdrowia i z funkcjonowaniem, usystematyzowaniem jej funkcjonowania, ponieważ to Państwo powinniście leczyć się w szczególności w szpitalach powiatowych i to one powinny być tym podstawowym nośnikiem tej ochrony zdrowia, która do Państwa powinna trafić. I to kompleksowa ochrona zdrowia, operacja z rehabilitacją, a nie operacja i czekanie pół roku na rehabilitację, bo to do niczego nie prowadzi. Mówię jako przykład, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. No i druga rzecz to jest, proszę Państwa, sądownictwo. Mamy całą burzę w telewizji, niemal codziennie, jak się włączy,
dotyczącą reformy sądownictwa, że niekonstytucyjna, że niedemokratyczna, że białoruska, że niecywilizowana. Białoruskie i niecywilizowane to jest sądownictwo dzisiaj. Przewlekłe procedury, brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem, arogancja sędziów w bardzo wielu przypadkach. W wielu przypadkach mamy znakomitych sędziów. To nie jest kwestia krytyki całego środowiska sędziowskiego. To jest kwestia krytyki znacznej części środowiska sędziowskiego. Ale w szczególności procedur, które powinny być w Polsce zmienione tak, żebyście Państwo mogli dochodzić swoich należności, jeżeli dochodzicie ich przed sądem. To nie jest kwestia, która dotyczy kogoś tam wybranego. To jest kwestia nas wszystkich, bo my wszyscy jesteśmy w tym łańcuchu różnego rodzaju przepływu gotówki, rolnik sprzedaje swoje produkty odbiorcy, odbiorca mu nie płaci i można szukać sobie odbiorcy w polu, a rolnik zostaje bez pieniędzy. Tak bardzo często jest również w województwie lubelskim. To jest kwestia reformy sądownictwa. No i to, co się dzieje dzisiaj, a co budzi kontrowersje, o czym rozmawialiśmy również z panem wójtem w Zawadzie. W Zawadzie to jest reforma oświaty. Reforma oświaty jest koniecznością, proszę Państwa, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nasze gimnazja świetnie uczą, ale nie na gimnazjach kończy się wychowanie i edukacja naszych dzieci. Ona się dopiero zaczyna od gimnazjum w górę. Ta właściwa część, najbardziej zasadnicza, w której mamy zdobywać wiedzę, umiejętności i fach w ręku, do tego potrzebny nam, żebyśmy swobodnie mogli zakładać nasze rodziny i je utrzymywać. Dzisiaj system 6 plus 3 plus 3 20 lat pokazuje, po wynikach nauczania również na uczelniach wyższych i po rankingach, które są uczelnie wyższe i po tym, jaka jest analiza rynku pracy i tego, kogo my mamy na rynku pracy. My nie mamy ludzi na rynku pracy. 20 lat pokazuje, że ta reforma jest absolutnie konieczna. Bo drugi element tej reformy, ważniejszy jeszcze niż ten pierwszy, albo tak samo ważny, to jest odbudowa, ona nie będzie prosta, bo będzie kosztowna, odbudowa szkolnictwa zawodowego, dzisiaj nazwanego branżowego, dlatego to się nazywa szkołami branżowymi, bo myśmy sami, przyznajcie Państwo mi rację, sami zachodziliśmy naszym dzieciom szkoły zawodowe. Ucz się, bo jak nie, to pójdziesz do zawodówki. Ten, co szedł do zawodówki, to był ten, który się nie nadawał do czegokolwiek innego. A właśnie my powinniśmy się uczyć w zawodówkach, w szkołach zawodowych, dzisiaj zwanych branżowymi, bo my potrzebujemy konkretnego fachu w ręku, konkretnych specjalistów na rynku. Nie po to tylko, żeby się zatrudniali kogoś, ale żeby sami brali w ręce sprawy i zakładali swoje zakłady, w których będą mogli świadczyć usługi dzisiaj potrzebne. To, że my dzisiaj musimy sprowadzać, bo musimy, setki tysięcy, za chwilkę miliony Ukraińców, to jest również po części, bo nie tylko, ale po części efekt tego, że u nas szkolnictwa zawodowego, branżowego po prostu już w wielu przypadkach nie ma, zostało zdewastowane. Te sprawy są na tapecie. Inne są gdzieś w zamyśle i budzą bardzo wiele wątpliwości, ale może jeszcze o tych wątpliwościach później Państwo będziecie rozmawiać. Ja życzę Państwu udanej majówki, chociaż nie będzie jakaś szczególnie gorąca, ale chodzi o to, żeby była spokojna, żebyśmy mogli świętować Konstytucję 3 maja, święto flagi. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia następnym razem. Pan chciał coś powiedzieć. Tak, bo nie chciałbym, żeby nas Pan opuścił, a ja mam takie pytanie. Jestem radnym powiatowym Rady Powiatu Zamościa od 2 lat. Związany i mieszkający w gminie Zamość cały czas. I chciałbym pana, to znaczy potwierdzam to, co tutaj, o czym rozmawiamy, że najgorsze drogi są powiatowe. W tej chwili nie ma gorszych dróg niż drogi powiatowe. Tylko co ten biedny powiat ma zrobić? Co ten biedny powiat ma zrobić? Ostatnia informacja, jaką dostaliśmy na zarządzie powiatu, to była taka, że rozdając promesy na schetynówki z miliarda została pomniejszona kwota 200 milionów. Te 200 milionów, jak usłyszałem od starosty, mówił pan, że będzie pan zabiegał, żeby wróciło. Mam to pytanie, czy coś pan właśnie w tym kierunku zrobił, żeby te pieniądze wróciły? Bo nasza droga, powiedzmy tam, Krapowiec-Miączyn, była na drugim miejscu na liście rezerwowym. W momencie, gdyby te pieniądze były, w tej chwili jest na 17. Nie ma szans. Mieliśmy w ubiegłym roku drogę Mokre Wychody, wspólnie z Gminą Zamościową i wtedy ona z pewnego miejsca, przy tych układach, które wtedy były, przy tym takim dobrym, takim cyklu, który, że staniała ropa, asfalt, przetargi poszły w dół, udało się tą drogę zrealizować. I tym drugim robimy trochę.
Te drogi są w miarę robione, na miarę naszych możliwości. Chyba rok temu zarząd powiatu skierował pismo do pana posła i do parlamentarzystów o zmienienie procentowo udziału gmin w stosunku do udziału państwa. Chcieliśmy z 50 na 50 zrobić, żeby było 75 i 25 podzielić na gminy i powiat. Myślę, że wtedy było większe zainteresowanie. Panie pośle, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od pana do dzisiaj. Także nie wiemy, co i jak. A tutaj chodzi mi o te, panie wojewodo, o te 200 milionów. Czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby wróciło? Bo jednak trochę tego dróg zrobiliśmy. Mamy przecież za rok projekt i będzie może realizowana, na pewno będzie ta droga z tym rondem tutaj słynnym Białowoli. No, powiat robi wszystko w miarę możliwości, ale te 9, czy nawet teraz ostatnio udało nam się 2,5 miliona jeszcze dołożyć do dróg, do tych drobnych remontów. Wiemy, co się dzieje w tej chwili później, jaka jest sytuacja, jak poleciały te drogi, jaka była nieprzyjemna i zła ta zima. 2,5 miliona zwiększone, no ale kredyt. Nie możemy niczego innego zrobić. 9 milionów na 700 kilometrów dróg. 700 kilometrów dróg powiedzmy się. Gdyby nie gmina, to... Dlatego, proszę państwa, zacząłem od tego, że w takim wydaniu, bo to nie jest kwestia roku obecnego, w takim wydaniu rzeczywiście powiat jest niewydolny, bo nie realizuje swoich zadań i czeka na dofinansowanie, a nie na nawet finansowanie w 100% niektórych zadań powiatowych, bo niektóre chodniki są w 100% powiatowe budowane z dróg gminnych, tak bywa. Jeśli tak, no tak, ale 100% zadania powiatu finansowane przez gminę, to po co powiat? Taka jest prawda. Jeśli chodzi o 200 milionów, o których pan mówi, oczywiście w skali całego kraju i o miliard w skali całego kraju, w skali naszego województwa, to jest właśnie te kilkanaście milionów złotych, które leży na biurku pana ministra Adamczyka w Ministerstwie Infrastruktury i czeka na podpis. Przyjdzie do województwa polskiego, o tym mówiłem. To jest nawet inicjatywa nasza, wcześniejsza, później pana ministra, także te pieniądze wrócą. Czekają już na podpis i te kilkanaście milionów będzie. Problem jest. Polega również na tym, że o ile w zeszłym roku na przykład mieliśmy spore oszczędności na przetargach, to w tym roku tych oszczędności albo nie ma, albo są niewielkie. No to już jest kwestia rynku, który tym rządzi. I rzeczywiście te pieniądze są nam bardzo potrzebne, o nie wystąpiliśmy, one za chwilkę powinny się u nas pokazać. Ale nam jest potrzebna koncepcja całościowa i to ogólnopolska dotycząca w ogóle utrzymania dróg powiatowych, bo te kilkanaście milionów złotych, panie radny, pan doskonale wie, one się rozejdą po kościach i coś tam gdzieś tam zobaczymy, ale generalnie te drogi są w takim stanie, że one naprawdę potrzebują już nawet nie remontu, tylko gruntownej odbudowy w wielu miejscach, bo takie łatanie zrobimy, a wiem, że nic innego zrobić w wielu miejscach w momentach nie możemy, jest już dzisiaj na nic. Więc na ostatnim konwencie wojewodów w czwartek, na którym byłem z udziałem pani premier, ta kwestia była podnoszona, była dyskusja na ten temat i jest świadomość tego, że jeszcze w tym roku musi być wypracowany taki program, bo my tu po prostu będziemy się traktorami jeździć po tych drogach za chwilkę. Jeszcze jedna taka zima jak ta, a przecież też nie była najjedna i surowsza, gdyby przyszła taka pożarna, to byśmy musieli wyłącznie traktorami jeździć po tych drogach, bo samochody by się po prostu nie przyjęło. Jest, tak jak pan radny powiedział, tak wniosek dalszej konwencji zwrócić w tej wersji, 200 milionów jest podziałem na wszystkie województwa, no ale program jest potrzebny i on będzie opracowany. Mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok czy za dwa, nie wiem w jakiej formie, ale może przyjadę tutaj gości do pana senatora, to może będziemy mogli powiedzieć, że są pieniądze na większą niż powiatowych, bo one są nam wszystkim po prostu potrzebne. Panie wojewodzie, trzeba przyjmować drogi powiatowe, przyjmować trochę województwo. Najważniejsze. I wtedy dziękuję bardzo. Oddaję głos panu posłowi. Dziękujemy bardzo. Panie do czego panu są sprawy potrzebne, tak ogólnie mówię. Już w tej chwili są takie...
Czy nauczył tego mówić, czy pan chce zadać pytanie? Bo właśnie nauczył mówić monologu, a nie... Zaczyna pan obrażać w początku pytania, więc jak ja mam mówić? Dlaczego pan nie przyszedł, ale jest osobieta na zarząd w województwie? OSP? To jest organizacja, stowarzyszenie wasze, strażaków i nie było potrzeby, żeby tam iść. Ale jeśli pan pyta o ustawę, to pan pyta w konkretnym momencie, w konkretnym kierunku. Otóż proszę państwa, to, że pieniądze dla ochotniczych straży pożarnych, które będą i będą dzielone przez centralę, a nie przez Waldemara Wolaka, to jeszcze nie znaczy, że OSP się nie rozbijało. Państwo sobie utożsamiliście OSP z PSL-em, a OSP to nie jest PSL. Pieniądze dla OSP będą, tylko nie będą dzielone przez PSL, tylko przez komendanta głównego straży pożarnych. Panie wojewodo, to jest taka sprawa, że jeżeli coś się dzieje, to nie patrzy, gdzie to leży, nie patrzy, to leży. Ja panu nie mówię, że pan należy do partii, tylko mówię panu, kto te pieniądze wcześniej dzieli. Nie, to polityka, ustawa polityczna, wiadomo, albo poselska, to jest polityczna, zwierzątowa. I oczywiście PSL, to nie ma działania. To tak się może jest dobrze. Tak, jasne. Pieniądze dla OSP będą dzielone przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, bo doskonale wszyscy wiedzą, że model Straży Pożarnej, który funkcjonuje w Polsce, jest modelem komunikatowym i świetnie się sprawdza. Zdecydowaną za część zadań, jeśli chodzi o pożarnictwo, wykonujecie państwo. Państwo nie wykonujecie zresztą tylko tych zadań. Państwo wykonujecie świetnie zadania jeszcze inne, na które ja zwracam szczególnie uwagę. Zadania kulturowe, zadania tradycji, nie ma świąt religijnych, nie ma świąt patriotycznych, bez tych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, nie państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Macie państwo ogromną wagę dla tego kraju, nie tylko na gruncie bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa powodziowego, nie tylko pożarowego, ale również kulturowego i tradycji. I my to doskonale rozumiemy, niech pan będzie spokojny, pieniążki do was trafią. Tylko nie od Pawlaka, a od komendanta. A powiedzmy, to za mocno jest 160 jednostek straży, 20 jednostek w systemie. To wszystko w zasadzie jest jakieś tam gwarantowane, a pozostali w zasadzie nie mają szansy, czy tych ustawach, czy tych normatywach, czy wymaganiach, nie mają szansy wyjścia. Faktycznie może to być ono. Także, jeżeli będzie jeden głos, jakieś zadłużenie pomocowe, to może być cud. Ludzie, że teraz trudno, bo nie będą patrzeć na analiz, ale nie wtedy nie. Bo zadłużenie tak. Tutaj pan Korfa bluje, szanowni państwo, w Urzędzie Wojewódzkim co miesiąc albo co dwa miesiące odbywają się stawy narady z udziałem wszystkich służb odpowiedzialnych również za was. I nie ma takiego zadłużenia. Niech pan nie konfabuluje, drogi panie, na potrzeby tylko tego spotkania. Dziękuję bardzo. Którzy to dobro narodowe, publiczne wypracowują. Oczywiście, jak takie działania się podejmuje, to ci ludzie, którzy rządzą 8 lat, a niektórzy rządzą 20 czy więcej, tak? Może mówimy o różnych władzach, jest władza polityczna, jest władza samorządowa. Ustaliliśmy to ponad podziałami politycznymi w Sitańcu, że wszyscy, praktycznie większość samorządowców i większość politycy to są przynależni do określonych ugrupowań politycznych. Wiemy, jak to się przedstawia także w gminie Zamość, bo pan wójt miał odwagę w tamtej kampanii wyborczej samorządowej przyznać się do przynależności do Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym musimy brać odpowiedzialność za Polskę. No i wtedy my, że partia rządząca, mająca dzielną władzę, 16 grudnia otrzymaliśmy w ramach demokratycznych działań tak zwany oddolny ruch społeczny, polegający na tym, że ktoś zgłosił dwa dni wcześniej spontaniczne, później określamy, że to są spontaniczne demonstracje na Sejmie w tym kierunku, żeby wyżerane radacze, a tak określono prawie sobie, że przez 8 lat było opozycją, postawić nie w kierunku zmian, które chcieliśmy wprowadzić, a które uderzały w tych, którzy w tych różnych aferach, w tym niestanowionym dokładnie prawie mieli dla siebie duże korzyści. Chcieliśmy, przypominam, wtedy uchwalić nowy budżet nasz na 2017 rok i chcieliśmy odebrać nienależne naszym zdaniem za wysokie emerytury dla funkcjonariuszy UB, którzy też tak dawno protestowali w ogóle wczoraj w Sejmie. Zabrano nam możliwość debatowania w Sejmie, Państwo wiecie, zupełnie. Z tego tytułu my tym, którzy zapomnieli, że marszałek Sejmu w 2010 roku prowadził obrady w
sali kolumnowej, pani Kopacz, która zapomniała, że przegłosowali budżet bez naszego udziału jako Prawa i Sprawiedliwości. My nie robiliśmy z tego problemu. Pan Niesiołowski mówił, że my nie mieli większość, to będziecie mogli rządzić. No po prostu zapomnieli o tym i postanowili zrobić tak, że mniejszość ma rządzić większością. Szanowni Państwo, my pamiętamy, dlaczego Polska jest w takim miejscu, jakim jest. Tu wojewoda mówił, czy pan radny przewodniczący, mówił o stanie Polski z nurtu tego ogólnonarodowego, czy też tego naszego samorządowego. Panie radny, jeżeli pan mi powie, że drogi tutaj, które są w jurysdykcji powiatu i gmin, posuły się w listopadzie 2015 roku, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to przecież pan prawdy nie powie. Są tutaj na sali i na naszym terenie samorządowcy, którzy od 2000 roku rządzą, czy to w formule powiatu, czy w formule gmin, którzy także w podziale władzy, bardzo dobrym podziale władzy, które mówi, że jest władza ustawodawcza, sądownicza, samorządowa i rządowa, i tej władzy bronią, no, mieli możliwość te drogi sukcesywnie naprawiać. A jak nie, panie radny, to pan wójt, między innymi pan, nie przypominam sobie, żeby skutecznie monitorował do rządu PO-PSL, żeby te drogi poprawić przez 8 ostatnich lat. Bo ja takiej wiedzy nie mam, żebyście to robili, a ja mogę tylko państwu powiedzieć, że słowa wojewody znaczą, że te działania, a w zasadzie brak działań tych, którzy teraz chcieli wszystko w jeden dzień naprawić, czy w jeden rok, my będziemy sukcesywnie naprawiali. Czasami są przeciwko też nam, bo ci, którzy takie wnioski podchodzą, to podnoszą, bo chciałem zapytać pana radnego, czy pan wójt pisał do pana marszałka Sejmiku Województwa Lubelskiego, dlaczego na tak skandalicznie niskim poziomie jest absorpcja 100 środków unijnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo radny Prawa i Sprawiedliwości 1,5 miesiąca temu, to jest pan radny Opolski, pan Polski może poświadczyć, wyliczyli, że samorząd wojewódzki podpisał tylko 0,3%, a teraz się to pewnie troszkę zwiększyło, tak? Tych umów na absorpcję środków unijnych, słusznie pan mówił, że gdyby pieniądze teraz przyszły, to pytanie można było drogi zrobić, ale coś czuję, że te pieniądze może przyjdą w czasie wyboru, będą rzucone, może będą rzucone na nas i okaże się, że wtedy wykonawcy podniosą ceny i ci, którzy będą chcieli jakiś tam uzyskać, sprawią to, że te pieniądze będą racjonalnie po chłopsku wykorzystane. Rząd pracuje inaczej. Ponad 40% projektów na absorpcję z środków unijnych jest, a środki wydawane są w taki sposób, nie jak poprzednia koalicja Platforma Obywatelska PSL w ramach strategii polaryzacyjno-dyfuzyjnej, że wymyśliliście, że, przepraszam, te dwa ugrupowania wymyśliły, że jak będzie się Warszawa rozwijała, Gdańsk i Wrocław, to na pewno tutaj w Białowoli też będzie Ameryka. Zmieniamy to takie nierozsądne, nierozważne, antypaństwowe myślenie i wprowadzamy strategię zrównoważonego rozwoju, gdzie przerzucamy pieniądze na inwestycje między innymi drogowe, które są w dyspozycji rządowej na wschód. Poprzednicy wymyślili przed wyborami politycznymi, że wrzucą na 200 miliardów inwestycje do Krajowego Planu Budowy Dróg i Autostrad, mimo że wiedzieli, że jest 107 miliardów, nie tniemy, musimy działać, ale nie tniemy inwestycji na wschodzie, na naszym terenie. Szanowni Państwo, są te duże inwestycje, o których wojewoda mówił, ale są także i te małe. Obwodnica Zamościa, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, obwodnica Gorajca już potwierdzone, zatwierdzone przetargi, w tym przypadku Tomaszowa II przetargu jest ruszony. Są inwestycje kolejowe. Przykro mi bardzo, mówiłem to na spotkaniach poprzednich, że nie ma żadnego wsparcia. Przecież Państwo powinniście pamiętać, że w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej rząd Platformy Obywatelskiej PSL, a mi odpowiadał wiceminister rządem z PSL-u, zlikwidował wszystkie dalekobieżne połączenia z Zamościerzą. Wszystkie, co do jednego. Dzięki determinacji społeczników, kolejarzy, mojej z nimi współpracy i mojej natarczywości wrócił ten pociąg. Jeden oczywiście on długo jedzie, ale przynajmniej jest, tak? Mam też zapewnienie ze strony PKP Intercity, że będzie pociąg do Warszawy zrobiony. Natomiast przypominam sobie, żeby angażowali się samorządowcy w sprawy kolejowe. Ja takiej wiedzy nie mam. Nie informował mnie m.in. pan wójt, jakie czynności podjął w tej sprawie.
Tak, mogę powiedzieć, że zwracałem się w Zawadzie, zwracam się także w Sitańcu, zwracam się także do tych państwa w Białowoli. Jest już inwestycja na kolejowej linii tutaj Rejowiec w Zawada Zamościa, czyli budowa łącznicy w Rejowcu, którą udało nam się z wojewodą, że tak powiem, skłonić, udało nam się pana prawda, żeby to zrobiła. Proszę pana wójta, żeby był swojego przyjaciela, naszego mam nadzieję przyjaciela, bo wydał te pieniądze, gdzie mogli go tak nazwać, żeby skłonił samorząd wojewódzki, żeby wydał pieniądze na nowe wiaduktu i łącznicy w Zawadzie, bo jeśli zrobimy tam drugą inwestycję, to pociąg z Zamościa będzie jeździł do Lubina godzinę 5-10 minut. To będzie do przyjęcia, zgadza się, tak? Dziwię się, że jak był prezes PKP PLK w Zamościu na proszenie mojej wojewody, Urzędzie Wojewódzkim była konferencja prasowa, były media, myślę, że i obecne tutaj też były media, oświetla się prasowy, będzie był. Nie było zainteresowania, że ten człowiek, który ma w dyspozycji finanse unijne w wysokości 65 miliardów złotych w perspektywie dalszej i pieniądze rządowe, nie jest też, że tak powiem, zachęcany przez samorządowców, żeby łaskawym okiem na nasze wyglądy pomagać. Ale my chyba znamy tajemnicę. Wystarczy mieć odpowiedni szyld, odpowiednią gadkę, odpowiedni PR, że się broni zawsze tych, którzy żyją i bronią. Jestem historykiem, dla mnie równo się skończył w tym kontekście takiego działania zgodnie z tym hasłem, jak Mikołaj się po wojnie na zachód. No to wystarczy tym rządzić i później mamy efekty. Mamy takie efekty, że teraz te dane europejskie, które przywołał pan wojewoda, pokazują, że mamy ostatnie miejsce w Polsce i jedno z ostatnich miejsc w Europie pod kątem rozwoju gospodarczego. Szkoda tych straconych dni, szkoda z tych straconych czasów tutaj panu druhowi, żeby już nie musiał się męczyć i zadawać pytania, bo może ma zapisane gdzieś. Odpowiem, że proszę mi nie zadawać pytania, jak nie wdrożymy ustawę, która będzie honorowała ochotników, bo ja potwierdzam słowa wojewody. Komendant Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, to jest ta osoba, która odpowiada za te działania przeciwpożarowe, za ochronę ludności, nie generowała. On ma z jednej strony obowiązek i go dobrze wykona, że zadba o ochotnicze straże pożarne. Mój rząd to wielokrotnie powtarzał i rozwiązał wbrew tym kolumniom czy fałszerstwom, które zostały rzucane nawet łącznie z tym, że chcemy związek zlikwidować. Było to na spotkaniu po raz pierwszy w historii mojej działalności, było Państwa nie dostąpił tego zaszczytu w Łomuniach na monitorze obradach. Nie będę mówił, jak one wyglądały, ci, którzy byli tam widzieli. Będą pieniądze dla strażaków, natomiast jeżeli chodzi o ustawę, która by miała nawet dodatek dla strażaków za ciężką, niebezpieczną często pracę, to ja pytam, przez 8 lat Polskie Stronnictwo Ludowe, mając generalną władz, mając prezydenta przyjaznego z jednego ugrupowania, mając rząd, nie zrobiło nic, mimo wszystkich marszałków w Polsce, nie zrobiło nic, żeby tę ustawę przeprowadzić. A ja pana druga zapewniam, pana radnego zapewniam, że siedzimy nad tym projektem, ale tak musimy takie te buble jeszcze, które były specjalnie prawdopodobnie robione, poprawić, bo chciałem pana radnego zapytać. Tam jest taki zapis, że ten dodatek miał być dla strażaków, którzy wyjeżdżają na 50% akcji bojowych. Jak jedna jednostka wyjeżdża w roku 20 razy, a druga 2, to będzie sprawiedliwe, żeby po 50% dać każdemu druhowi? Nie. W związku z tym będziemy to doprecyzowali i będziemy w tym kierunku funkcjonowali i działali, żeby w miarę możliwości budżetu państwa sprostać pewnym działaniom i też przeciwdziałać tym kwestiom, które też w kontekście polityki tej szerokiej są zauważalne. Pan wojewoda powiedział o pewnych aspektach, gdzie rzeczywiście na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe nie chciało jeść pasztetu, czy później po jedzeniu pasztetu w Wigilię wycofało się z konkretnych działań przeciwko Polsce w Sejmie, ale przypomnę, że europosłowie z koalicji rządzącej zgodzili się, żeby 2 miliony ton zboża z Ukrainy bez słowa przyjechało, co najbardziej wahało rolników na terenie województwa lubelskiego, bo to złoże nie pojechało do pani Merkel czy do Francji, tylko zostało na naszym terenie. Mamy, szanowni państwo, dużo do roboty w tym miejscu, które zostaliśmy. Mamy odpowiedzialność i czujemy tę odpowiedzialność.
czujemy tym bardziej, że w Sitance Państwo dowiecie się, może mieszkańcy w Sitance, jak wyglądało nasze spotkanie, gdzie no, główny bohater tego spotkania sam się określił, że nie jest piątkiem, a my wiemy, że jest piątkiem, a my wiemy, jak ważną osobą jest w naszej gminie. Będziemy działać, będziemy funkcjonowali zgodnie z prawem na dobre Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o te kwestie tutaj miejscowe nasze, to tak rzeczywiście jest, że wojewoda powiedział, jak duża ilość pieniędzy trafia, to jest ze smutkiem mówię, bo ja bym wolał, żeby Państwo osobom potrzebującym pieniądze nadal niż musieli otrzymywać z Państwa tutaj od rządu, trafia poprzez samorząd pieniędzy rządowych poprzez 500+. Na marginesie mam nadzieję, że Pan Wójt nie zaprzeczy. To jest pierwszy ruch rządowy, a jeden z pierwszych, bo przez 8 lat poprzedni rząd PSL Platforma Obywatelska dawał samorządowi zadania, a nie dawał pieniędzy, żeby mogli te zadania realizować samorządowcy. Teraz w obliczu tej kwoty, tych pieniędzy 500+, samorządy dostały jeszcze czarę, zobaczyć się nie doskarży, że dostał za małe pieniądze na obsługę wypłaty. A my moglibyśmy, gdybyśmy robili politykę, te pieniądze przekazać przez, nie wiem, Pocztę Polską, przez ZUS na przykład, przez KRUS, ale uznaliśmy się, że samorządowcy są najbliżej państwa i trzeba dać. Być może ktoś inny tak by zrobił, natomiast my myślimy o dobrze, dobru publicznym. I w związku z tym te działania na naszym terenie to są te działania ogólnosystemowe, duże, są te działania miejscowe. Ja tak szybko powiedziałem o tej drodze, gdzie dobry wniosek został złożony, a wojewoda nie miał żadnych obiekcji, żeby na 800 metrów drogi pieniądze przyszły tutaj do nas, w gminie Zajmość Ręcia, osobiście panu wójtowi na 1 200 000 złotych zaangażowania ze strony rządu. Jest wpisana się wodociągowa z planów zamówek wspólnych z pieniędzy unijnych w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju z dofinansowaniem 2 miliony złotych. Są kwestie inwestycyjne w drogach, to dodatkowe, bo w 2015 roku na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad na naszym terenie, z moich danych, które ja posiadam, wydała około 600 000 złotych na remont nawierzchni na dekad 84. Natomiast już w roku, gdy my mieliśmy pełnię władzy, w 2016 było to już 5 razy więcej pieniędzy, bo na samą inwestycję na tej samej drodze w miejscowości Wielącza, Zalana, Płoskie, odnowa nawierzchni, by poszło prawie 3 miliony złotych. Były inne inwestycje, czyli remont chodnika w Sitancu na prawie 40 000 złotych. Jest na ten rok planowana droga od tutaj Carrefouru na kierunku na Tomaszku Kubelski 17 do Łamy 5,5 km. Duża inwestycja, praca się zaczyna w 2018 roku. Rozwiąże się problem pewnie na tym skrzyżowaniu drogi krajowej tutaj w kierunku Pniówek. Mam nadzieję także, że przy współpracy z samorządowcami, a zachęcamy panie radny, pana prezydenta też, żeby tutaj z wami, z panem wójtem rozwiązywali przy zaangażowaniu też dyrekcji krajowej autostrad problem zalewania tej części gminy Zamość na pograniczu z miastem Zamościa. Tych działań jest dużo. W segmencie rolnym hasłowo tylko powiem, że ustawa o sprzedaży bezpośredniej 20 miesięcy może rolnik sprzedać swoje produkcje. No to powiem tylko jedno. Senator to precyzyjnie powie. Wprowadziliśmy też przepisy, że rolnik pozostając na plusie może dorobić miesięcznie 2000 zł. Wiele innych działań. Kończąc po odpowiedzi na pytania, tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj dużym zespołem po to, żeby pokazać Państwu szacunek, wdzięczność za poparcie, żeby poczynić takie publiczne zobowiązanie, że jako zespół chcemy się zmierzyć z każdym problemem, który u nas jest. Nie każdy może uda nam się zrealizować, czy rozwiązać, szczególnie od razu. Ale czujemy tą publiczną odpowiedzialność służenia społeczności lokalnej i chcemy współpracować dla dobra publicznego mieszkańców, także gminy Zamość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Że duchowie strażacy chyba są jedynymi, którzy te tradycje podtrzymują, ale jeżeli byłaby taka możliwość, będziemy prosić
pana posła, żeby zajął się, czy wspomógł, czy złożył taką inicjatywę, żeby jednak ten czas pracy, jak wcześniej kiedyś ja sam postulowałem do zarządu głównego, żeby czas pracy strażaków doliczać do emerytury, do czasu pracy, żeby się liczył do emerytury. Byłoby to chyba bardzo dobre dla tych strażaków. Proszę pana senatora o głos. Dziękuję, że możemy się dzisiaj spotkać w tak zacnym gronie wielu osób, nie tylko z Białowoli, ale między innymi Lipska i okolicy, którzy dzisiaj przyjechali tutaj do Białowoli. Pan wojewoda no, już miał nie być, dlatego że jestem zranny, ale poprosiłem jednak uległ naszej prośbie i zgodził się na pracę. Cieszę się, że był jednak, bo niewielu wojewodów tu było, a jak ja nie pamiętam, chyba że ktoś pamięta, który to z wojewodów był na Białowoli, to dla nas jest też jakieś wyróżnienie, że Wola jest wsią, którą zauważają władze centralne, można powiedzieć, bo jak mówimy o władzach centralnych, to mamy zawsze na myśli rząd, a odpowiednikiem rządu na województwie jest wojewoda. W związku z tym mieliśmy okazję dzisiaj wysłuchać tych rzeczy, które bezpośrednio realizuje. Z panem wojewodą mamy też wiele wspólnych działań, dlatego że ja się akurat zajmuję rolnictwem w komisji. Dalej przewodniczę Komisji Senackiej Rolnictwa, jak i również Komisji do Spraw Unii Europejskiej, zajmując się prawodawstwem Unii Europejskiej i współpracą międzynarodową. Więc tutaj mamy też dużo wspólnego, bo jeśli popatrzymy na instytucje, które działają wokół rolnictwa, są powiązane z zarządzaniem często przez wojewodę albo scedowane przez rząd na wojewodę. I wiele spraw wspólnie tutaj próbujemy rozwiązywać. Na dzisiaj można powiedzieć, że w ramach rolnictwa zrobiliśmy wiele rzeczy już. To już na poprzednich spotkaniach wspominaliśmy. Mieliśmy, ja tylko przypomnę, że choćby nawet ustawa o ziemi, która była największym problemem i kiedy strajkowaliśmy na Zielonym Miasteczku przez 129 dni, żeby uzyskać przynajmniej część rozwiązań, które zgłaszaliśmy wtedy w postulatach. Dzisiaj po tym okresie mogę powiedzieć, że udało nam się 50% postulatów, jako Związek Eryj Solidarność wtedy wskazywał, już będzie niedługo 2 lata, a akurat 27 czerwca zakończyliśmy protest, to już nie tak dużo, a pokazuje, ile elementów dobra można było zrobić. Można powiedzieć, że tak, z rozwiązań systemowych wiele, ale i tych rozwiązań, które były dotyczące bieżącej działalności w rolnictwie. Przypomnę, że przecież w 2015 roku przyjęliśmy potężny spadek cen na trzodę związany z AFS-em, który do tej pory mamy i którym się popieramy, ale udało nam się przez interwencjonizm i to wykupywanie przez państwo, przez interwencje wspierane przez Unię Europejską uzyskać większe działania i chronić ten rynek. Jeśli chodzi o mleko, mleko też udało nam się uspokoić przez wykupywanie zapasów i doprowadzenia do tego, że dzisiaj cena jest stabilna w mleku. Już niektóre mleczarnie dość dobrze płacą, bo jak już byłem niedawno na walnym zebraniu spółdzielni mleczarskiej w sierpcu i na innych nie zapraszają, w związku z tym pokazują ceny mleka, jakie osiągają złoty 40, złoty 50. To są ceny już przyzwoite. No, my tutaj nie mamy jeszcze takich rekordowych cen jak w niektórych regionach, ale już są stabilne. Widać wyraźnie, że ten kierunek również mleczarstwa udało się nam wspólnie tutaj z działaniami gospodarczymi z naszej strony, ze rządu i Unii Europejskiej doprowadzić, że się ustabilizowały. Można powiedzieć, że w wielu działaniach próbujemy jeszcze stabilizować, ale jest wiele zagrożeń, wiele rzeczy, które nam grozi. Przez to, że jak to mówią niektórzy, mamy otwarcie rynków choćby z Ukrainą. I Ukraina jest dla nas poważnym wyzwaniem. Ja przestrzegam wielokrotnie, że otwarcie Ukrainy jest to bardzo zagrożenie duże dla szczególnie regionu wschodniego Polski. Mamy tego dowody już dzisiaj, a nie zawsze jest to tak, że ile tego zboża przywiezione, bo jak mamy dane podawane, że tam 100 ileś tysięcy spłynęło powiedzmy zboża, a w tym oprócz tego kukurydzy 160 tysięcy. Kukurydza rzeczywiście miała znaczący wpływ na cenę. Natomiast jeśli chodzi o sprowadzanie tego bezcłowego, powoduje często tak zwany mechanizm, jak to nazywamy, łyżka dziegciu, w sumie całą beczkę miodu. Więc nawet
takie działania, które są prowadzone, powodują, że może to nie burzyć rynku, ale powoduje spadek cen. No i drugim elementem, który w tej chwili jest, to tak zwane odległość do ściany zachodniej, nazywam tutaj, odbijając od wschodniej, transport, który wynosi w granicach 10% ceny, są wyższe na brzeżach z zachodniej granicy w porównaniu do nas. W związku z tym też tracimy na tym eksporcie, który eksportujemy. A w tym roku, można powiedzieć, ruszył znacząco eksport. Jak mam ostatnie spotkanie z Komisji Rolnictwa, wyraźnie pokazuje, że eksport zbóż idzie. I tym bardziej, że mamy zahamowanie produkcji trzody chlewnej. Pamiętajmy, że trzoda chlewna w tej chwili, która cena się poprawiła w granicach 50%, produkujemy tego, co moglibyśmy produkować w poprzednich latach produkując. W związku z tym ilość spasanego zboża też zmalała i mamy skutek taki, że rzeczywiście mamy problem z tym zbożem i jeszcze nam tu Ukraina podeśle, to jeszcze będziemy mieli. Tym bardziej, że Komisja Europejska, Parlament w tej chwili decyduje o tym, że następne kontyngenty będą w rozporządzeniu Unii Europejskiej, które mówi na 3 lata, czyli de facto nie o same zboże chodzi, chodzi o nawozy, chodzi o inne produkty, które będą, medale i tak dalej, które spowodują zachwianie rynku również. Jest to pytanie, czy my musimy być tacy wspaniałomyślni, czy chcemy tę Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej. No ale widać wyraźnie, że ta wojna, która jest tam na Ukrainie, która trwa, która rzeczywiście niektórzy mówią, że to nie jest wojna, ale to jest naprawdę wojna, bo to nie ma co żartować. A sytuacja międzynarodowa wcale nie jest taka wesoła. W związku z tym takie konflikty i takie działania ze strony Unii Gospodarczej powodują, że trzeba im pomóc. Ale pomaganie to nie świadczy o tym, że mamy rozłożyć swoją gospodarkę i stąd często my musimy występować i występujemy w obronie rynków. Tutaj mówimy o tak zwanych mechanizmach przez Unię Europejską wsparcia, czyli takie, które powodują, że rynki można stabilizować, tak zwana siatka bezpieczeństwa, która powinna być uruchamiana. Tutaj ta siatka bezpieczeństwa słabo działa. Pamiętajmy, że wszystkie działania krajowe są ograniczone. Rząd polski nie może podejmować działań, jeśli uzyska zgody Unii Europejskiej. Takie działania, które może tylko w zakresie de minimis, to są działaniami pozorowanymi, chwilowymi, a często nieraz rolnicy już z tego de minimis skorzystali i nie mogą budżet państwa dofinansowywać. Przykład ostatni, który mieliśmy z działaniami dotyczącymi walki z ASF-em i strzelaniem dzików i ustawy, którą uchwaliliśmy, która powinna funkcjonować, żeby zmniejszyć populację zwierzyny, bo to nie tylko o dziki chodzi, ale o zwierzynę. Wymyśliliśmy sposób dofinansowania z budżetu państwa przy współdziałaniu z izbami rolniczymi i również wojewodą, że wojewoda będzie powołał i realizował to zadanie razem z izbami rolniczymi. I okazało się, że Unia Europejska zaskarżyła i powiedziała, że takie ustawy nie możemy realizować, bo to jest pomoc publiczna. Na taką pomoc nie udziela. No i znowu jest spór, kto ma dofinansować te działanie, czy to dofinansuje jakieś podmioty, czy to koła łowieckie, czy inni, czy lasy państwowe, bo tutaj jest też próba zwrócenia się ministra rolnictwa, żeby lasy państwowe dofinansowały część zadań, bo przecież one są dużą częścią własności, można powiedzieć, zwierzyny. Żeby lasy finansowały, to dofinansowały. Więc zobaczymy, czy uda się ten temat rozwiązać. Fajne prace, dość dużo burzliwe na ten temat, bo na ostatnim, jak pan poseł pamięta, leśnicy przyjechali, to prawie, że nas, można powiedzieć, zadeptali w tym Sejmie. Tylu ich najechało, że powiedzieli, że też tak szybko nie odpuszczą tego tematu. W związku z tym, no, każdy pilnuje swoje prawa. My mówimy, rolnicy pilnujemy swoje branże, leśnicy pilnują swoje, lekarze pilnują swoje, sądy pilnują tutaj swoich interesów, jak widać, każdy swoich interesów pilnuje, ale my musimy w tym znaleźć złoty środek rozwiązania i żeby to funkcjonowało. Zależy nam na rozwiązaniach systemowych, takich działań systemowych, co podjęliśmy, to już tu jest przedstawiciel doradztwa rolniczego, który wie, że przywróciliśmy doradztwo do państwowego nadzoru. Teraz chcemy tylko uporządkować te sprawy, dać możliwość działania i wesprzeć mocno doradztwo. Myślę, że w najbliższych latach to doprowadzimy do tego. Mówimy o kontrolach, które są bez przerwy dla przedsiębiorców, dla rolników, czyli 5 inspekcji, które jest. Chcemy w tej chwili połączyć te inspekcje i mam nadzieję, że nam się uda, bo jest już decyzja rządu, jest powołany pełnomocnik rządu.
który powoduje, że będzie w tej chwili realizował te zadanie. Mam nadzieję, że damy radę w tym roku uchwalić tę ustawę, że ona zacznie obowiązywać. Już w Europie w wielu krajach jest jedna jednostka tak zwanej bezpieczeństwa żywności, ona za to odpowiada, a nie jest jedna kontrola, wyjdzie druga kontrola, przyjdzie trzecia kontrola, przyjdzie. Każdy to samo powtarza, nieraz te same czynności zbytecznie, a przedsiębiorca często zajmuje się tym, co nie powinien się zajmować, zamiast produkcją, to udzielania kontrola za kontrolą. Pan Grześku, pracujący w inspekcji, dawno mieliśmy spotkanie takie województwo krajowe, tak? Żeśmy też o tym rozmawiali, gdzie trzeba te działania podejmować i w większości jest konsensus, że nie ma co powielać tych zadań i utrudniać życie gospodarcze. Sprawą taką, która w tej chwili jest bardzo istotna dla nas, to są sprawy budżetu, które mówimy o tym, co będzie w perspektywie. No, w związku z Brexitem, wyjście z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, są zagrożone środki finansowe, że będzie mniej w budżecie. Dzisiaj dyskutujemy o tym, jak ma funkcjonować polityka po 20 roku. Też rolnicy muszą wiedzieć, jak ma wyglądać to dalej. Jeśli mają inwestować w produkcję, to muszą wiedzieć, czy perspektywa jest, czy będą dalej dopłaty, czy nie będzie dopłat, czy będzie to wspólna polityka rolna, czy nie będzie tej wspólnej polityki rolnej. Obecnie komisarz ogłosił na stronach internetowych, to jest również na ministra rolnictwa, jeszcze ankieta do wypełniania, która pozwoli zobrazować, jak my rolnicy w całej Polsce, w Europie chcemy, bo to na całej Europie ogłoszone. Ankieta do drugiego należy wypełnić, kto by chciał. Zachęcamy taką ankietę wypełnić, jak komisarz Hogan twierdzi, że to będzie jednym z podstaw jakby oceny, jak społeczeństwo oczekuje tej wspólnej polityki rolnej, czy chce dopłaty, czy nie chce dopłaty, czy chce takie interwencje, czy takie działania. To jest 34 pytania, w tym ileś otwartych. No trudna praca, ale jeśli by ktoś chciał, my jako organizacje, związki zawodowe i różne instytucje staraliśmy się już wysłać takie ankiety. Zachęcam jeszcze innych, którzy by chcieli, czym więcej ankiet. Mówimy, że głos polski też powinien tam płynąć. Myślę, że działania, które tutaj prowadzimy w ramach mojej komisji, czy tutaj w komisji sejmowej, staramy się tutaj rozwiązać te wszystkie problemy. Rząd się deklaruje, że te następne postulaty, które myśmy zgłaszali jeszcze na żywym miasteczku, będą realizowane. Wiadomo, że nie wszystkie da się zrealizować, bo budżet państwa jest okrojony. Jak tu już pan wojewoda mówił, czy pan poseł, udaje nam się zebrać znacznie większe środki, ale to nie znaczy, że to jest możliwość bez przerwy zwiększania, bo podatków nie będziemy przecież podnosić i podnosimy. W związku z tym trzeba też rozłożyć to w czasie i mam nadzieję, że w czasie rozłożone te działania będą realizowane. I mamy nadzieję, że rozwój gospodarczy będzie coraz większy i w związku z tym z rozwojem gospodarczym będą większe wpływy do budżetu i wtedy jest szansa na realizację. Ja wielokrotnie to mówiłem, a byłem przy uchwalaniu jeszcze w 1998 roku przy ustawie o samorządach i czterech reformach. No to pamiętamy, że te reformy były tak entuzjastycznie przyjmowane, chociaż ja wtedy nie byłem za UWSP, tylko z Ugodły Polski i wskazywaliśmy na pewne zagrożenia. Mówiliśmy o tych problemach, które wynikną, że to się nie sprawdzi, że pewne działania nie będą. Jeden z przykładów to jest to, co ja mówiłem, jako wtedy w Komisji Samorządu Administracji pracowałem w Senacie, gdzie byliśmy na 9-dniowym studyjnym wyjeździe przez Komisję Sejmową i Senacką obejrzeć tak zwany model francuski, trzyszczeblowy. Czy w Polsce wprowadza trzyszczeblowy samorząd, czy dwuszczeblowy? No uparli się nasi koalicjanci, można powiedzieć, Unia Wolności, AWS i do tego SLD, że chcą mieć trzyszczeblowy. To oni wtedy tak parli na ten trzyszczeblowy, ale myśmy wtedy przyjeżdżając po tym 9-dniowym studyjnym programie powiedzieli, że zadania i kompetencje, które są rozłożone, powinny być takie, jak są we Francji. Czyli przykład. Gminy. Najwięcej kompetencji gminy, a gminy, jeśli się nie radzą, to powołują tak zwane związki międzygminne, które wykonują zadania wspólne. Departamenty, czyli zostawienie takie departamenty z odpowiednich województwa, starego województwa, na przykład zamojskiego. I to był model, którego mówiliśmy, 49 tak zwanych departamentów, nazwijmy je dużymi powiatami i
49 miast. Wtedy były tak zwane programy pilotażowe 49 miast, które były na prawach też takiego departamentu, które miałyby możliwość decydowania. I wtedy zwracaliśmy uwagę, że w ramach zadań realizacji programów unijnych, czyli te agencje płatnicze, te wszystkie inne, które były na zasadzie departamentu. W związku z tym nie ma potrzeby w Polsce tworzyć tyle powiatów, ponad 200 powiatów, które będą tworzone tylko po to, żeby rozbudowywać administrację. Jest to bzdura, bo jak popatrzymy na zadania powiatu, to tak jak województwo zamojskie miało te zadania, które ma powiat. A urzędy tak zwane rejonowe zamieniliśmy na powiaty. Bo urzędy rejonowe funkcjonowały, one były i w zasadzie oparliśmy całą reformę urzędów rejonowych. I wtedy krytykowaliśmy, mówiliśmy, że to nie wyjdzie, że to będzie złe. No ale niestety taka wtedy była koalicja, która proponowała takie rozwiązanie. I dzisiaj wszyscy powtarzamy jak mantra, że te powiaty bez pieniędzy nic nie znaczą. A jeszcze mówimy więcej, że wydają na administrację, wydają na pseudodemokrację, że są radni powiatowi, czują się, jak się rozmawia z radnymi powiatowymi, to często mówią, a co my tam robimy? Byli w gminie i mówią, ja jak w gminie byłem radnym, to coś znaczyłem. Jak jestem w powiecie, ja tam nic nie znaczę. Bo i tak nie mam na nic wpływu. Więc sami radni, którzy byli w gminie, często powtarzają, że to jest farsa. W gminie jest rzeczywiście władza, trzeba było to, co było. A pan wójt pamięta, kiedy nas ograniczyli w pierwszym samorządzie, zabrali nam wszystko, poszło do urzędów rejonowych, a potem gminy odbierały z powrotem. Pan wójt Niewiński był w urzędzie rejonowym, wrócił do gminy z powrotem. Geodezja wróciła do nas, budownictwo wróciło do nas. Trzeba było nam oddać kompetencje samorządu, my byśmy to realizowali, nie potrzeba by powiatom dawać. A tak zrobiono to, co zrobiono, żeby budować administrację i wydawać pieniądze. Uważam dalej, że to jest za błąd. Tylko dzisiaj jeszcze nie ma odważnych w Polsce polityków, którzy by powiedzieli, likwidujemy powiaty. Będą duże jednostki samorządowe, u nas się mówi to związek, a we Francji się mówi dystrykty. Dystrykty, które mają możliwość łączenia zadań niektórych dla dwóch, trzech gmin, które nie są w stanie wykonać samej gminy. Jest to zadanie możliwe i tak powinno iść w tym kierunku. No ale dzisiaj mówię, pewnie nikt nie zmieni tej ordynacji wyborczej w tej kadencji, w ten sposób, i bo to trzeba było dużą reformę zrobić, żeby jeszcze obciąć samorządom powiatowym możliwość funkcjonowania. Chyba, że się uważam, jeszcze tacy znajdą się i znajdzie się ponad polityczne podziały, żeby to zrealizować. Bo jeśli nie będzie ponad politycznego podziału, to po prostu PiS nie zrobi tego, uważam, bo nie będzie samobójcą, żeby sobie sam nastrzelać dole, że co jeszcze tyle frontów roztwartych, które PiS otworzył, walki z sądami, walki tutaj z przestępczością gospodarczą, z konstytucją, którą tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym, czy szkolnictwem, czy wielu innych działań jest tak dużo, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie, podejrzewam, podjąć takie działania. W wielu działaniach jeszcze będzie tutaj krzyki i wrzask, które będziemy podejmować jeszcze w tym roku, ale myśmy mówili w kampanii wyborczej, że będziemy to realizować, więc realizujemy swój program i ten program jest. I chodzi nam głównie o działania systemowe. Gospodarka ma się sama nakręcać, samorządy mają sami zarządzać sobą. My nie chcemy sterować samorządami. Oczywiście część zadań jest kierowanych do samorządów. Często ja mówię, że nadmiar zadań jest bez środków finansowych, które powinny być pokrycie, ale to jest tak zwane dzielenie, bo samorząd i rząd, czyli władza państwowa, to jest władza publiczna, czyli publiczną władzą jest i samorząd, i strona rządowa, czyli razem publicznie rządzimy. I ten podział musi następować na zadania i często na nie. Ale uważam i uważałem zawsze, że jednak trzeba dawać zadania w zakresie i finansowania, a nie bez finansowania. Skutek jest taki, jaki dzisiaj jest od wielu lat, to trwa już tyle lat, a samorządy coraz więcej przyjmują, często sami chcą przyjmować zadania, bo często są kontrakty podpisywane z samorządem, choćby nawet 500+ też jest realizowane przy udziale porozumienia między samorządami, bo samorządy na to dostają część środków finansowych i myślę, że też chcą pomagać swoim mieszkańcom, żeby te 500+ przekazywać, współdziałać tutaj z rządem. W wielu działaniach też tak jest i chcemy te działania jakby uzdrawiać i pokazywać, że można lepiej łączyć władzę publiczną, rządową z samorządową. No oczywiście demokracja ma to do siebie, że ludzie wybierają samorządy, wybiorą kogo uważają najlepiej. Dzisiaj społeczeństwo wybrało
samorząd i on jest. Dzisiaj państwo radni, dzisiaj są samorządowcy z wyboru bezpośredniego, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci. Jak będzie dalej, jak już wiele pytań było wcześniej, to wszystko zależy od tego, jaka będzie dyskusja, jak będzie to trwało. Była tak na Warszawę, że Warszawa chce zrobić sobie w tym momencie wielką aglomerację. Nie ma zgody, Prawo i Sprawiedliwość wycofało projekt, proszę bardzo, nie będą dalej konsultacji. I konsultują dalej. Ale popatrzcie, że tam ci poprzednicy przed nami przygotowali projekt o Warszawie, o aglomeracji. Był, im to wcale nie przeszkadzało, tylko promowali, że będą to robić, ale wypełnienie nie wygrali, no to już nie będą tego robić. Aglomeracja śląska, proszę bardzo, jest zrobiona, wszystkim pasuje. Co, polityka tam jest inna na Śląsku? Zrobienie aglomeracji śląską? Może być. No to jest pytanie, o co tu chodzi? Czy chce się dobra publiczne, no, czy chce się polityki uprawiać? No bo ja widzę, że w tym momencie polityka tylko pomiędzy sporem między tak ważnym miastem, jakie jest Warszawa. Czy Warszawa ma być zmieniona, czy nie ma być zmieniona? No pytanie jest, o co w tym wszystkim chodzi? No, chodzi wyraźnie o to, żeby Warszawę nie oddać czasem wyborcom innym. Że Warszawa ma być bastionem dla tych, którzy dzisiaj rządzą w Warszawie. W związku z tym na Śląsku im to nie przeszkadza. Można przykładów wiele dawać, ale myślę, że patrząc na punkt widzenia tutaj nasz lokalny, no to my jesteśmy, jak mówiliśmy, otwarci na dyskusję, słuchamy głosu. Będą prace w Sejmie, jeszcze nie ma na dzień dzisiejszy żadnego projektu PiS-u dotyczące zmiany kodeksu wyborczego. Oczywiście my mówiliśmy w kampanii wyborczej, słuchając waszych głosów, wielu spotkań, które odbywały się w kampanii wyborczej wcześniej i w programie PiS-u, że PiS słucha i chce realizować to, co mówią, czyli kadencyjność wójtów. I to było mówione, tego się nikt nas nie wybiera, że tak było mówione, bo tak wyborcy nam mówili i tak jest zapisane. Czy tak będzie? Nie wiem. Może się okazać, że jedni twierdzą, że będzie, inni twierdzą, że nie będzie, że może Trybunał Konstytucyjny odrzuci rozwiązanie, może nie odrzuci. To będzie wszystko zależało od tego, jak te decyzje będą wypracowane. Jedni twierdzą, że można, inni twierdzą, że nie można. Zobaczymy, jaka będzie wola parlamentu i jaka będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego. No i jeszcze można powiedzieć o wielu rzeczach, które tutaj można by dyskutować. Ja bym jeszcze o wielu rzeczach mógł mówić, no dzisiaj to często mnie, wy nie widzicie, ja woli. No niestety moje obowiązki są takie, że ja bez przerwy jestem poza domem. Jak wpadnę na sobotę, to w sobotę jeszcze spotkanie, jak w niedzielę to spotkanie. Ja osobiście mieszkając tutaj czasami trafię na mszę w Białoboli, jak jest taka okazja, że jeszcze zdążę, bo nie mam spotkania. Dzisiaj musiałem wyjechać, bo też musiałem być już o godzinie 10 w Zamościu, po tym cały dzień jeżdżę i tak to wygląda nasza praca. Niektórzy mówią, że my tam nic nie robimy, no ale mamy obowiązki, które wykonujemy. Ja jako przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa mam mnóstwo obowiązków. Jako pracujący w Komisji do Spraw Unii Europejskiej mam mnóstwo obowiązków. Współpraca międzynarodowa. Dopiero niedawno byłem w Paryżu na konferencji wybranej przez Senat Francuski, gdzie było 6 krajów, gdzie podejmowali stanowisko w ramach wspólnej polityki rolnej. Podpisałem deklarację w imieniu naszego Senatu, że chcemy twardych, jasnych zasad uproszczonych i stałego finansowania w ramach wspólnej polityki rolnej. Dopiero byłem w Brukseli 2 dni na temat debaty, jaka ma być przyszłość w ramach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Dyskutujemy, mówimy. Są ogromne zagrożenia, bo 15 miliardów straty, które przyniesie Brexit, 12 miliardów może trzeba znaleźć cięcia albo dofinansować, albo trzeba ograniczyć środki finansowe na wieś, połączyć z polityką spójności, zabrać drugi filar, no to są próby zamachu na to. Pierwszy filar, no w pierwszym filarze mówią wprost, a może kofinansowanie. A dlaczego to państwa nie mogą dofinansować? No więc wielki spór był w piątek w Brukseli na temat tego, co wymyślają urzędnicy brukselscy, jak zastosować obcięcie środków finansowych na rolnictwo, żeby załatać dziurę około 12 miliardów euro na przyszłe finansowanie. To są skutki, o których my dzisiaj, bo dzisiaj decyzje, dlaczego ja się przepisałem z Komisji Rolnictwa, przepraszam, z Komisji Samorządu do Unii Europejskiej. Bo rolnictwo ma najwięcej prawa w Unii Europejskiej. Bo rolnictwo musimy pilnować w Unii Europejskiej, a tylko dwie komisje, Komisja Sejmowa i Komisja Senacka, mogą się wypowiadać do Brukseli w ramach tych opinii swoich zgłaszanych każdego rozporządzenia, które trwa dzisiaj
procedowany w Unii Europejskiej. Oprócz parlamentu, my, narodowe parlamenty, dostaliśmy zadania do opiniowania. Mamy ogrom zadań teraz pracy jeszcze nad opiniowaniem. Ale dobrze, że dostaliśmy ten instrument, bo przynajmniej dzisiaj możemy blokować. Dzisiaj blokujemy przez Senat między innymi trzy rozporządzenia. Jeden dotyczy OZE, drugie paliw, które chce się domieszać, chcą nam się obciąć w tej chwili paliwa. Chce nam się ograniczyć produkcję CO2, czyli zamknąć nam elektrownie węglowe, bo w tej chwili takie rzeczy się rzucą. I to dzisiaj musimy już to pilnować, żeby gospodarka polska mogła funkcjonować, bo jak nas załatwią karami, jak nam nałożą opłaty, to nie będziemy konkurencyjni. W związku z tym rolnictwo, przemysł, wszystko jest związane. Stąd musimy to robić. I dlatego może czasami mamy mało czasu na bycia w domu, na mało czasu na spotkania, ale i tak, jeżeli jest tutaj z panem posłem, to i z kolegami, konsultując się z wami i staramy się te wszystkie uwagi wasze słuchać, a dzisiaj już trzecie spotkanie. Dziękuję bardzo i myślę, że czas na pytania. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Jeżeli są pytania, może ja zacznę. Pan senator mówi, nie ma czasu, bo chciałoby się, żeby pan senator, pan poseł był na naszych uroczystościach, przynajmniej na tych głównych 3 maja, czy 11 listopada, czy dożynki, czy inne, no ale widzimy, że chyba na te obowiązki nie pozwalają na to, że zawsze można być. Proszę bardzo, jeżeli są pytania jeszcze, to proszę. Proszę bardzo. Nie należy do żadnej partii, nikt tak jak nie pisał. Pytanie do pana posła. Czy były konsultacje na temat zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej? Jedna sprawa. Druga sprawa. Skoro ustawa jeszcze nie weszła w życie, a już pana rząd wstrzymał nam możliwość zrobienia zakupu z dodatką firm ubezpieczeniowych. I w myśl rozporządzeń i wytycznych funkcjonariusze państwowe straży pożarnej odpowiedzialni za dzielenie dotacji mają wytyczne całkiem inne niż tutaj pan wojewoda zapewniał i stwierdzał. I według mnie, nie wiem czy ruch strażacki na to będzie się godził czy nie, według państwa wypowiedzi pana wojewody, chyba to jest skierowany pod konkretną partię, pod konkretną osobę. A my jako strażacy jesteśmy chyba członkami tej grupy. Następne pytanie, jeżeli będzie od razu, proszę. No od razu. By pan z całym szacunkiem dla pana Dobrucha, ruch strażacki będzie istniał, czy to się panu podoba, czy mi się nie podoba, czy mi się podoba, tak? Ruch strażacki istnieje już ponad grubo 100 lat. Jest to ruch społeczny, który funkcjonował szczególnie w dawnych czasach. U źródła jego powstania w taki sposób, który zaskarbił w społeczeństwie polskim tak wielki szacunek, że się bardzo cieszę, że teraz także młodzi ludzie wstępują do ruchu strażackiego. I to po pierwsze. Po drugie, żadna siła polityczna, inteligentna takiego ruchu pięknego, społecznego, potrzebnego nie będzie chciała likwidować. My jesteśmy w takim kierunku ustawieni, tak jak mówiłem wcześniej, że ochotnicy, strażacy będą mieli pomoc. Wszyscy ochotnicy będą mieli pomoc, a nie, tak jak panu komendantowi może nie doszło do słuchu, a do mnie przez 13 lat dochodziły sygnały, że nie wszyscy strażacy mieli pomoc z różnych powodów. W związku z tym w tym kierunku te działania są, za które oczywiście my bierzemy odpowiedzialność. No i że tak powiem, podziwiam pana komendanta, bo ma pan takie informacje z pierwszej ręki, które pozwalają panu stwierdzić, że pewien system załamał się, nie funkcjonuje, jakieś ma niewłaściwe jakieś formy działania. Ja jestem teraz w takiej sytuacji, że miałem przyjemność być na wielu spotkaniach druhów ochotników, którzy zapraszają, bo nie wszyscy zapraszają, a na terenie gminy Zamość to tak już utarło się, nie wiem czy senator mi powie, że jak się nie zaprasza, to się nie przyjeżdża, tak? W związku z tym mam tylko i wyłącznie pozytywne informacje w kontekście funkcjonowania tego systemu. I nie znalazłem teraz takiego przykładu, o którym pan mówi, gdzie by druhowie byli niejako pokrzywdzeni. Proszę mi fizycznie wskazać jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej, która została w tym momencie pokrzywdzona. Jeżeli tak jest, to ja się tą sprawą zainteresuję, porozmawiam z komendantem powiatowym, z komendantem wojewódzkim, czy nawet z komendantem głównym. Jeżeli pan taką jednostkę zna, to pan powie publicznie tutaj, z nazwy, a nie mówi ogólnikami. A tak na marginesie, mam nadzieję, że przynależność partyjna, czy w ogóle poglądy w Polsce nie będą wstydem, tylko będą miarą takiej obywatelskiej postawy każdego Polaka, bo każdy Polak ma prawo do swojego poglądu, czy prawicowego, czy lewicowego, czy centrowego, czy ludowego. I dzięki temu będziemy rozwijali społeczeństwo obywatelskie, które będzie później oceniało pracę samorządowców, polityków, dopiero się Rzeczpospolita poprawia. Także jak pan poglądów, znaczy mówił pan, że pan nie jest w żadnej partii politycznej, to pan kompleksów nie musi mieć, ale mam nadzieję, że pan wybory chodzi i głosuje zgodnie ze swoim wyborem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, ja rozumiem, że jest problem, bo przecież to w zeszłym roku też tak były środki dzielone od mleka. I to już był problem, a w tej chwili w ustawie chce się to zapisać. Wiem, że w tej chwili w Sejmie to już odbyło, teraz wszyscy mówią Sejm na czas. Ja powiem tak, na pewno będzie debata. Ja wcale nie wyparłem się strażaków i o ile z wami wielokrotnie robiłem spotkania, nawet prowadziłem tu na tej świetlicy spotkania strażackie, kiedy jeszcze pracowałem, byłem w samorządzie tutaj z wami. Dzisiaj dalej jestem w senackim zespole strażackim i nawet w zarządzie i są sporne sprawy, są podnoszone oczywiście, ale tak jak pan wojewoda powiedział, czy jak pan poseł przyjął, jeśli są jakieś problemy, które trzeba, no to trzeba sygnalizować i mówić nam o tych problemach. One nie zawsze muszą być rozwiązane po myśli tego, co mówi o tym. One mogą być inaczej rozwiązane, ale czasami trzeba się wsłuchać i zastanowić, bo nieraz się zmienia pewne rzeczy i może niektórzy mają rację, może ci, co uchwalają, nie zawsze dokładnie wiedzą o problemie i trzeba rozwiązywać. Stąd wszelkie uwagi, proszę. Tylko ja mam taką serdeczną, przyjacielską prośbę. Czasami my nie możemy być na spotkaniach, na które wy organizujecie, ale mamy terminy zajęte albo inne obowiązki, które czy tam jakieś wypadkowe rzeczy bywają, nie można być. No ale jak to pan Grześko mnie pyta, a czy my jesteśmy na wszystkich imprezach? No na pewno nie jesteśmy w stanie w czasie być. Ale czasami nieraz by można było być i odłożyć inne spotkanie, tylko zaproszenia nie ma. A przecież byłem z wami na Lipską, w kościele, na mszy, było powiatowy, przepraszam, gminny zjazd tutaj. Przyjechaliście do Białowoli na zjazd, a ja nie zostałem zaproszony na zjazd. Jak to wygląda? To jakie są konsultacje, jeżeli senatora z tej wsi i jego wsi się odbywa zjazd gminny i go się nawet pomszy, nawet nie doszedł, czy tam komendant i nie zaprosił mnie na ten spotkanie, żebyśmy coś dowiedzieli się, jak wygląda tutaj. A druga gmina z Gminicy zaprasza, inna gmina, Stary Zamość zaprasza, jeszcze inne zaprasza, nieraz jeżdżę na Zebrana i tam chętnie zapraszamy, czy do Tomaszowa, czy do innych. No to czego gmina Zamość nie zaprasza nas na spotkania strażackie? Czy my jesteśmy intruzami? A jak dobrze pamiętam, może się zmienił statut. To nawet w statucie jest zapisane, że parlamentarzysta powinien być zaproszony na zebrania, które się odbywają. Tak było zapisane, chyba że jest zmienione, czy może nie wiem. Ale tak było zapisane w statucie straży, że trzeba zapraszać lokalnych parlamentarzystów. No to do czego mamy pretensje, że się go się nie wiemy, nie konsultujemy? Więc ja nie obiecuję, że na każdym spotkaniu będę, bo mówię, że ja nie mam czasu być nieraz w domu. Ale chętnie, jeśli znajdzie się coś możliwe odłożenia, to przyjadę. Tym bardziej, że był przykład taki, jak byliśmy tutaj. Czy ja nieraz tam mówię spotkanie, bo pan Grześko się pyta. No dowiaduję się, że jest spotkanie na przykład takie czy takie, albo wyczytam go w prasie. To nieraz przyjadę, bo jak w prasie wyczytałem, no to mogę pojechać. Bez zaproszenia, bo jest publiczne zaproszenie. Ale jak są jubileusze, no to przepraszam, no nie wchodzi się na jubileusz, czyli jak ktoś kogoś nie prosi. A tych jubileuszy jest tak dużo, na gminie Zamość. Czy Dzień Kobiet, powiedzmy, które robione, czy powiedzmy jakieś 50-lecie tutaj obchodzone, czy innych rzeczy. No można by wymieniać wiele takich jubileuszy, ale ja nie będę chodził na jakieś jubileusze, piękne uroczystości, które powinny być przede wszystkimi ludźmi, jeśli nie ma zaproszenia. No to jest tak, że panie Grześku, no niestety tak wygląda, że jesteśmy mniej lubiani na tej gminie przez organizatorów, bo to nie zawsze tak jest. No to są organizatorzy, którzy tak nas...
ale naprawdę mnie nie pojedu. My nie powiemy, że naprawdę nam tego czasu nie zbywa i mamy czym innym się zająć, zajmiemy się czym innym, ale nie miejcie wtedy żadnej pretensji, że nie mogę być, albo że pan poseł nie może być. Bo czasami jest tak, że koleżanki z koła gospodyń myślą mi zaproszenie, niech pan przyjedzie, niech pan będzie. No nie mogę być. No to szkoły mnie proszą, nie mogę być. No tak jest, że nie mogę być w wielu miejscach, bo naprawdę, a w Białowoli ludzie wiedzą, ile ja przebywam w domu, kiedy nie tu można zobaczyć, ile pracy my mamy, a wszyscy mówią, że wy tam tylko siedzicie, lecie i tylko i tak dalej, etykiety tam przybierają. A naprawdę zdrowie człowiek traci na to wszystko, żeby służyć, służyć, ja to mówię, służyć społeczeństwu. Nie robić kariery, jak to niektórzy mówią, bo kariery robili inni, którzy widać, jak te kariery robili, jakie majątki, jakie dzisiaj mają, jakie dzisiaj korupcja, jakie afery. To wszystko będzie za chwilę wychodzić, bo już pomału się do tych afer dochodzi. My uczciwie pracujemy bez żadnych tam jakichś wielkich profitów, bierzemy tą zapłatę, którą nam przysługuje. I dzisiaj mogę powiedzieć tak, że niektórzy mówią, że my takie wielkie pieniądze zarabiamy, to pan mówi tyle zarabia, co ja. A jak ja szedłem do Senatu, to Kudyk zarabiał 3 razy miliony. Proporcje się takie zmieniły. Wójt ma tyle, co senator. No tak to wygląda. I proszę raz, ale wójt mieszka na miejscu. Jest z wami na co dzień. Proporcje się zmieniły. Nie myślcie, jak oni często zarzucają. Oni się tam dorabiają, nie wiem jakich pieniędzy. A dzisiaj w wielkich firmach, różnych innych zarabiają po 50 tysięcy miesięcznie. I funkcjonują. I nikt do nich się nie czepia, tylko do tego jednego posła, czy do tego jednego. Ileż oni nagrabią, ileż oni nabiorą. A ja często mówię, niech spróbują inni, wyborcy wybierają. Niech spróbują, zobaczą, jak to jest pięknie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, że tak zabieram pan czas, ale chciałem zamknąć ten strażacki temat. Bo, no przepraszam, z szacunkiem nie chcę nikogo dotknąć, ale my wsi tańcy tutaj mówimy sobie o rzeczach, no przepraszam, powiem z Księżyca. Więc chcę zamknąć strażacki temat, w czym jest rzecz, o czym dzisiaj jest tutaj mowa, a chciałbym jeszcze o wielu rzeczach mówić, ale jak będzie okazja, nie chcę miał pan zabierać głosu. Także o tych niezapraszaniach i tak dalej, o wielu rzeczach można porozmawiać, także o tym, co było w Sitańskim, co już tutaj padło i mam nadzieję, że jeszcze będę mógł zadowolić. Nie Agrupy Miejskiej, tylko organ gminy Zamość wybierany przez mieszkańców. Ale teraz ci strażacy. W czym jest drodzy problem? Bo myślę, że chyba i strażacy nie wiedzą. Po pierwsze, to nie jest tak, że pieniądze, które idą przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, że trafiają do wszystkich jednostek. Nie, jest postawiona bariera. I w gminie Zamość powiem na skutek dzisiaj tak. Warunki, jakie są postawione, pełne wyposażenie, sprzęt, ubrania ochronne, ubezpieczenia i tak dalej. Na dzisiaj pieniądze z Państwowej Straży Pożarnej, mówię o tych pieniądzach budżetowych, które przeszły w ubiegłym roku do dyspozycji komendanta Państwowej Straży Pożarnej, bo te pieniądze z 12 jednostek OSP mogą składać wnioski na pewno od Bielka SRG, a więc Białowola i Mokre. Może jeszcze to była wiem, bo dotyczy, jeżeli się nie myje włoskie. Pozostałe nie spełniają warunków. Oni będą mieli chociażby, przepraszam bardzo, za 2,5-3 tysiące złotych kupionego ubrania ochronnego, żeby występować o dofinansowanie do innych zakupów. I te zakupy na datek są określone ściśle przez komendanta, co można te pieniądze kupować. Ale dzisiaj nie o tym mówimy, tylko to też chciałem powiedzieć. Bo o tym powinno być wiadomo. O tym powinno być wiadomo. Dlatego jednostki nie składają wniosków, bo nie mogą, bo nie spełniają warunków do składania wniosków. Ale dzisiaj mówimy i to, co jest ustawa, ustawa z 21 kwietnia, z piątku, dotyczy pieniędzy nie budżetu państwa. Dotyczy 10% pieniędzy firm ubezpieczeniowych pochodzących z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowia, które jeszcze na dzień dzisiejszy po 5% te firmy przekazują nie do budżetu państwa, bo to nie są budżetowe pieniądze, tylko 5% komendantowi głównemu Straży Pożarnej i 5% związkowi ochotniczej Straży Pożarnej. I z tych 5%
który otrzymuje Związek Ochotniczy Straży Pożarnej. Ja Państwu przeczytam wszystko, co jest finansowane. A co nie będzie finansowane, jeśli to będą pieniądze przechodziły przez komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli tak, to jak nam dzisiaj tutaj parlamentarzyści to zapewnią, no to sprawdzimy. A więc przeczytam teraz po kolei. Pominę. Przepraszam, Panie Stanisławie, ale w temacie przyjmijmy założenie, że jednak mimo wszystko wójt jest w temacie, bo na bieżąco te rzeczy robi. Więc teraz jak chcesz skończyć temat? Chcesz skończyć temat strażacki. Strażacy, chcecie, żebym skończył czy nie? Więc proszę bardzo, pominę już te jednostki, które nie mogą, nie spełniają warunki od dofinansowania do zakupów. Lecimy teraz dalej, proszę bardzo. Dofinansowanie do zakupu montorów wyjściowych dla strażaków, ochotników, kurtek, czapek, koszul i tak dalej, i tak dalej. Zakup medali i odznaczeń dla strażaków, ochotników. To jest tych 5% teraz finansowane przez związek. Dofinansowanie do zakupu koszulek i innych rzeczy dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dofinansowanie do organizowania obozów dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dofinansowanie do organizacji ogólnopolskiego drugiego wiedzy pożarniczej. Dofinansowanie do organizacji konkursu plastycznego w wodzie zapobiegało pożarom. To wszystko jest związane z ochroną przeciwpożarową. To wszystko jest w tej chwili finansowane z tych 5% przez związek. To jest niemożliwe, żeby w inny sposób było finansowane, a jeśli tak, jeśli zapewne do parlamentarzyści trochę. I teraz tak, dwa zdania. To jest projekt, który został przyjęty przez Sejm, który jest projektem poselskim, a więc nie był konsultowany z organizacjami społecznymi. Pod tym projektem podpisało się bodajże 99 posłów, w tym pan poseł Sobowiec Zamiśla. Komisja, jeśli dobrze pamiętam, samorządu senacka 26 kwietnia przegłosowała, że odrzuciła ten projekt. Pytanie do pana senatora. Jak będzie głosował w Senacie? Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacje. Tylko jak powiedziałem, często te konsultacje są na etapie rządowym i rząd ma obowiązek konsultować parlamentarzyści i podejmując własną inicjatywę, nie muszą konsultować, składają wniosek. Wystarczy, że 15 osób się podpisze i wniosek jest realizowany. Jest to prawo demokratyczne, prawo, które jest dane rządowi, obywatelom, jak i również posłom. W związku z tym, tak jest zgodnie z procedurą. No i teraz można dyskutować, czy taka procedura jest zgodna, czy niezgodna. Jest zgodna z konstytucją i zgodna z realizacją. Bo jak ja jestem już w tym parlamencie od 1997 roku z przerwą, to powiem, cały czas wszyscy tak robili, robią do dnia dzisiejszego. Czy to jest ta władza, czy tamta władza, wszyscy tak samo robią. I nikogo się nie czepia. Oczywiście opozycja ma prawo zawsze powiedzieć, czyli tak mówi. I dzisiaj tak samo. Tak wygląda w Senacie, że przedtem nas było 30 par w Senacie z Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj jest 60 par z Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja się tylko odwróciła. Często dyskutujemy. Panowie senatorowie, no przepraszam, ale byliśmy my w opozycji, byście mówili, że większość ma rację. A teraz macie pretensje, że nie słuchają. Więc to jest ten element. Natomiast ja rzeczywiście, jeżeli będzie głosowanie, to nie chcę tak mówić, jak ostatnio, kiedy zabrałem głos i powiedziałem na plenarnym posiedzeniu Senatu w środę, że mi się nie podoba zmiana ustawy o ochronie środowiska, która zmienia ustawę, która pozwalała rolnikom i działkowcom wycinania drzew bez pozwolenia. I to była dobra ustawa. A wy Państwo teraz robicie taki kozioł, terroryzm, ekoterroryzm, który chcecie tych ludzi uznać, że oni są kim? Ci, co pielęgnują pola, lasy, ci, co działki pielęgnują, jak on se wytnie jedno drzewo, to on zbrodniarz? I co się dzieje? Koledzy z Platformy po moim wystąpieniu co robią? Idą i wycofują wniosek. Proszę, musimy wycofać wniosek, bo PiS nagle powiedział, że chce wycofać się z tej zmiany nowelizacji, co Sejm przyjął. Wycofują, bo nie, bo my nie wiemy teraz, jak wy zagłosujecie, bo wy zagłosujecie może przeciwko na nasz wniosek.
To jest hipokryzja uprawiana przez kolegów dzisiaj będących w opozycji. I już nie trzeba wniosku o odrzucenie ustawy, tak? A wcześniej nie wiem. Czyli wystarczy, że my mamy troszkę odmienne zdanie, to nagle się zmienia zdanie, że to jest dobre. I teraz, jak się zachowa w głosowaniu? Szef klubu Platformy Obywatelskiej Senatorów mówi, jak ja się zagłosuję, to moja sprawa. Potem drugi poseł wychodzi, senator, przepraszam, wychodzi i mówi, też moja sprawa, a to będę głosował, to ja będę głosował. Ja nie chcę tak odpowiadać, jak ci odpowiadali, jak będą głosować. Problem jest z tym, że trzeba głosować rozsądnie i będzie to zależało od tym, jaka będzie ustalona wspólna linia partii politycznej. Komisja odrzuciła. I przedyskutujemy, zobaczymy, jakie czy będą poprawki, czy nie będą poprawki. Nie wiem, będę to analizował. Na dzień dzisiejszy nie wypowiem się też, jak będę głosował, bo często my konsultujemy jeszcze przed głosowaniami na klubie, jakie decyzje podjąć. I zobaczymy, ja dzisiaj nie powiem, jak będę głosował też w tym sensie, że już podjąłem decyzję, bo jeszcze jej nie znam, będzie konsultacja prowadzona. Może będą jakieś poprawki, które poprawią, ale z drugiej strony, panie wójcie, ja akurat tak dobrze nie znam tej ustawy, bo jeszcze nie czytałem, będę jechał teraz do Warszawy, bo dopiero będzie posiedzenie 16 bodajże, jak dobrze pamiętam, z maja posiedzenie, gdzie będziemy mieli wtedy głosowania. To jeszcze zdążę się nad tym przejrzeć i zobaczyć, bo jeszcze jedne ustawyśmy nie załatwili, a już drugie są. W związku z tym wszelkie wnioski, które składacie do nas do Senatu, a myślę, że będzie, to będziemy rozważać. Będziemy się zastanawiać, czy jakieś wnioski idą naprzeciw, które pozwolą wyjść naprzeciw tego rozwiązania. Ale pamiętajmy, że ja rozmawiałem kiedyś z komendantem wojewódzkim, pytałem się, jak to teraz jest. Jaki wasz kierunek myślenia, panie komendancie, na temat straży? A on powiedział mi wprost, proszę pana, my odpowiadamy za bezpieczeństwo wszystkiego i tych, co są ochotnicze, i tych, co są, bo my jesteśmy koordynatorami. My prowadzimy akcję gaśniczą. Jeżeli my przyjeżdżamy, to my prowadzimy akcję gaśniczą, a strażacy ochotnicy pomagają. W związku z tym my bierzemy odpowiedzialność, mówił komendant wojewódzki. Stąd my w tej chwili chcemy zarządzać środkami w ten sposób. To jest wypowiedź komendanta, który dobrze powiedział. Najbardziej do tych jednostek, które są jednostkami aktywnymi, jak to powiedział, które uczestniczą w tym. My musimy ich najbardziej finansowo wesprzeć, żeby one były współdziałały z nami, bo one na akcji jeżdżą z nami. To mi powiedział komendant, jakie jest działanie, w jakim kierunku ma straż działać. Natomiast pan, panie Ryśku, mogę powiedzieć tak, że ja też finansowaliśmy w gminie, kiedy razem byliśmy radnymi przecież. To ogrom pieniędzy szło przecież z budżetu gminy. Dzisiaj ogrom pieniędzy idzie na straże, bo to jest gminnych środków finansowych. To nie jest tak, że nie będzie finansowania przez pana wójta, bo pan wójt nie da pieniędzy. Pan wójt da, radni dadzą pieniądze i będą na te drobne rzeczy, na mundury, na koszulki czy na inne rzeczy. I na oznaczenia będziemy kupować. To będą te drobne rzeczy. Pan przecież da te drobne rzeczy. No a jakie oznaczenia wielkie kosztują? No, Boże drogi, no nie przesadzajmy z tymi oznaczeniami 5 zł czy 10 zł, o czym my rozmawiamy. No, nie przesadzajmy z tym. Oznaczenia to jest znaczenie honorowe i nie każdy, nie róbmy tego sobie, żartów o znaczenie, które warte 5 zł. No bo sobie mówimy o takich drobiazgach. My mówmy o pożarnictwie, mówmy o tym, czego mamy bronić jako obywatele, bezpieczeństwa i tak dalej. A my, strażacy, mamy pomagać i uczestniczyć w tym, jako od dawna to było robione. Jak się pani na wsi jeden drugi będzie pomagał. I nie mówimy o pieniądzach wtedy. Jak się u mnie stodoła paliła, to przylecieli wszyscy i mnie budzili w nocy, tak? Bo mi się stodoła paliła. I tak samo jest u każdego innego. Wy nie mówcie o tych rzeczach, które bzdurnie mówimy, tylko mówmy o konkretnej rzeczy. Co mamy zrobić, żeby strażakom było lepiej? A nie, czy jakiś order da, czy nie order, bo ludzie zasłużeni nie oczekują, że tylko bo oni oczekują dobrego słowa, podziękowania na tych orderów, że mu się nie mieści na klapę. Dziękuję. Szanowni Państwo, wójt tutaj miał takie dobre wejście, zacytował pewne rzeczy ważne, senator odpowiedział, ale ja tak zrobię może wyjątek, bo to spotkanie rzeczywiście jest nasze, Państwo możecie pytania zadawać, ale ja chciałbym wójtowi zadać pewne pytanie, ponieważ ono dotyczy tematu bardzo istotnego.
Ja rozumiem, że pan wójt potwierdzi, że w Brunecie były konsultacje strategii rozwoju miasta i gminy Zamość. Byłem na tym spotkaniu. Projekt, szanowni państwo, na 168 milionów złotych, 85% dofinansowania z NPO, możliwość zrobienia takich działań gospodarczych na terenie miasta Zamościa i gminy Zamość z 85% tą właśnie dofinansowaniem, żeby powstało około 400-500 miejsc pracy. Na razie władze miasta mówią, że otworzyły 700 miejsc pracy. Ja się upieram, że to otworzą raczej urząd pracy za pieniądze unijne i rządowe i przedsiębiorcy. Panie wójcie, pan powie. Pan jest działaczem, jak już pan się nie wstydzi, to bardzo dobrze. PSL-u, pan powie, na jakim etapie jest w Urzędzie Marszałkowskim ocena tego projektu, bo mówiono, że finansowanie będzie zapewnione w ubiegłym roku w budżecie sejmiku województwa lubelskiego. Nie ma niestety tego, nie było tego dofinansowania. Czy pan i pan prezydent miasta Zamościa, ja wam bardzo kibicuję, gdybym był w tej dziele potrzebny, staram się od razu na waszej dyspozycji. Czy pan ma jakieś informacje, jak najlepiej pan marszałek, ten, z tego co wiem, dobrze przygotowany projekt, pochwaliłem ten projekt na tym spotkaniu w Brunecie, chociażby przez ten sam fakt, jakie on ma wspaniałe założenia, żeby to miejsce pracy otworzyć. Czy już władze województwa lubelskiego z PSL-u i z Platformy Obywatelskiej we współpracy z samorządami, z tymi miasta Zamość, gminy Zamość i także instytucjami unijnymi doszły do jakiegoś konsensusu i wreszcie te pieniądze będą zapisane po to, żebyśmy uzbroili gospodarczo pewne tereny na uruchomienie inwestycji, tworzenie inkubator, rozbudowali chatę, zrobili wspólnie z AFS-em jakoś inne działania, czy określili nasz transport publiczny na terenie miasta Zamość i gminy. Proszę, tak dwóch, trzech zdania, bo to tak po polsku. Jak idzie w dobrą stronę, to pan powie, tak, konkretnie, idzie w dobrą stronę, uważam, że za jakiś czas to będzie zrobione. Na jakim to etapie jest? Dziękuję serdecznie, bo naprawdę to jest bardzo ważne. Może 10 zdań przy okazji jeden temat, który tak bym w Sitańcu myślę, że nie dano mi możliwości zabrania głosu, no może wiele rzeczy odmówię, ale chcę tutaj także, więc od razu na jedną rzecz odpowiem. Tak, rzeczywiście, ja powiedziałem w Sitańcu taką siedząc, jakby pod moim adresem takie rzeczy, jak pan poseł mówił, że jestem pionkiem. W podejmowaniu z w Lublinie. My sobie dzisiaj tutaj także była mowa o tym, że to wójtowie gmin mają to iluzję. Próbujemy się przekazywać iluzję, że to wójtowie gmin, nie tylko wójtowie, to wójtowie gmin mają wpływ na decyzje podejmowane przez polityków, tak, bo w Lublinie też są politycy. To są też politycy, że to wójtowie gmin mają wpływ na budowę torów kolejowych do Zamościa, że my jeszcze to mamy wybudować, 17 i nie wiem co jeszcze. Okej. Okay. W kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział, że przyjął marszałka, załatwiłem już te pieniądze. A teraz konkret na tej spotkaniu w Brunecie, o którym pan mówił, panie pośle, tam szczegółowo ten problem był mówiony, więc myślę, że powinien pan go znać i wtedy nie, czy pan by mnie o to pytał. Pan o to pytać powinien pana prezydenta Zamościa. Z mojej wiedzy, jaką ja posiadam, to ten projekt już jest. Nie wiem, czy podpisana ma jakaś umowa, czy nie, ale już jest, bo nawet procedury nie znam, za chwilę powiem dlaczego. Bo miasto liderem jest tego projektu, a my jesteśmy tylko przystawką do tego projektu, za chwilę to rozwinę. Z mojej wiedzy, jak ja posiadam, to w tej chwili już ten projekt jest na takiej ścieżce, że miasto składa już ten wniosek do konkretnego finansowania projektu, ale mogę być w błędzie. Dlatego, że my jesteśmy przystawką do projektu. I o tym projekcie było mowa, i pan poseł powinien wiedzieć. To miasto Zamość ma ten projekt, a gmina Zamość jest przy tym projekcie, powiem państwu dosłownie, z czterema zatokami przystankowymi. I to bez zatok, tylko perony przystankowe i znaki przystankowej wiaty. Ten projekt jest tak zbudowany, że gmina Zamość w tym projekcie nic nie może realizować. Wszystko, co chcielibyśmy realizować i moglibyśmy realizować, to zabroniono. Ten projekt jest dla miasta Zamość. Ale miasto Zamość bez partnerstwa z gminą Zamość nie może tego projektu realizować, bo ten projekt unijny też jest tak zrealizowany. Więc my po to, żeby miasto Zamość mogło o tych miejscach pracy, o tym wszystkim, co tam chce realizować, bo to my jesteśmy już tylko z tymi czterema przystankami. My przygotowujemy się do realizacji tego zadania. One będą także współfinansowane z tych środków unijnych, ale no,
to śmiesznie brzmi, ale to jest tylko tego typu projekt, panie pośle. O szczegóły proszę dalej pytać prezydenta Zamościa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podpadam Wam bardzo Wam podpadnę, ale dziwię się, że bijecie brawo, bo ja sądzę, że jeżeli pan wójt mówi, że z czterema przystankami jest przy tym projekcie, a ja słyszałem, że tam mają być tereny ewentualnie inwestycyjne, mokre, sitanie z Wolica, brane pod uwagę, to nawet gdyby tam było, że z czterema przystankami, pan wójt jest wiarygodnym człowiekiem, osobą publiczną, nie kłamie. No to szanowni państwo, prosilibyście się państwo, gdybyście mogli pracować z mieszkańcami gminy Zamość w Zamościu? Myślę, że byście się nie obrazili. W związku z tym obowiązkiem pana wójta, moim, jest pomagać, żeby ten projekt powstał, a obowiązkiem pana wójta jest pomagać przy tym projekcie w sejmiku województwa lubelskiego, bo pan wójt teraz jest na medialnym topie, pojawia się też z europosłem prawnym PSL-u, panem Krzysztofem Hetmanem, jest aktywnym uczestnikiem na sesji sejmiku województwa lubelskiego, gdzie przedstawia inne problemy, takie administrujące jeszcze ustawami. Jest osobą szanowaną w swoim środowisku, cenioną, bo ja rozumiem, że pan wójt mógłby pomóc tym, którzy nie mają tak mocnych, że tak powiem, pozytywnych konotacji u władz i sejmiku, żeby się jednak dowiedzieć, zapytać, zgodnie z prawem wszystko oczywiście, co się z tym wszystkim dzieje, bo panie wójcie, to jest poważny temat. To jest poważny temat. To jest poważny temat. Niech pan nie mówi tutaj o czterech przystankach, czterech zatokach, bo to oznacza, że nie chce pan, żeby mieszkańcy gminy Zamość pracowali w mieście. To jest to, byśmy mieć pracy, gdy będą one otworzone. To także mam nadzieję na mieszkańców miasta Zamości. I tak funkcjonuje nasza polska rzeczywistość. Tylko do pewnego obrzeża, a ja uważam, panie wójcie, że powinien się pan zaangażować. I powinien pan nawet naciskać na władze miasta Zamościa. Ostatnio z uśmiechem pan informował, że kilkadziesiąt tysięcy złotych pan dorzucił z projektu, żeby inny projekt miasta Zamościa mógł być realizowany. I tak trochę ironicznie tą pana odpowiedź odebrałem. Jeżeli ona była szczera, to chylę głowę. Dziękuję za to, że pan tak powiedział. Natomiast gdyby pan w tym kontekście tej potężnej inwestycji, tak ważnej dla naszego regionu, był bardziej aktywny, to pingował także prezydenta miasta Zamościa. Ja to robię. Od dwóch lat, po dwóch latach PiS jest bardzo też na pozycji względem pana prezydenta, dlatego, że nie były ściągane środki unijne, teraz się poprawiło, pracujemy. Natomiast pan ciekał tego, że pan mówił o czterech zatokach. Bardzo się dziwię, a państwo niestety, wybaczcie, też się dziwię, bo to znaczy, że nie mamy inspirować marszałka, bo podejmowała decyzję korzystnie do naszego terenu z tym, że ze Szczyszczem ten projekt jest dobrze przygotowany. Nie mamy się nawzajem dopingować. Jesteście państwo zadowoleni, że może nam udzielić 400 miejsc pracy, 168 milionów, dziwię się. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś ma głos, bo my jesteśmy wykończeni i będziemy powoli kończyć. Pan proszę bardzo. Ja mam aż cztery sprawy, to wszystko dotyczy rolnictwa, bo mnie cztery rolniczy i po prostu zacznę od pierwszej, która w tej chwili jest najbardziej taką świeżą. Wprowadzono obowiązek przechowywania paliwa w zbiornikach wód płaszczowych, który kosztuje, zbiornik taki kosztuje 8 tysięcy złotych i co dwa lata trzeba w nim robić przegląd, który kosztuje 1000 zł. Do tej pory rolnicy przygotowywali paliwo w Mauserach, w zbiornikach 1000-litrowych. W tych zbiornikach przewożony jest po drogach publicznych kwas, zasady, wszelkie trucizny, a u rolnika nie ma prawa stać paliwo pod dachem. Ja nie wiem, która to władza wprowadziła, ale to jest po prostu sprawa do poprawki, no bo wiadomo, że ten zbiornik stoi osłonięty od słońca i spokojnie sobie tam rolnik czuwa na tym, żeby nic się nie stało, żeby nie stracić tego paliwa. Druga sprawa, wprowadzono obowiązek umów kontraktacyjnych. I teraz sytuacja tak wygląda, że rolnik z każdą przyczepą, którą zawiezie zboże, to jest taka fikcja po prostu. Rolnik zawozi zboże, robi mu młyn czy tam zakład skupujący analizę. Dopiero według tej analizy rolnik traci 10 minut na zrobienie umowy kontraktacyjnej. To jest fikcja, no bo umowa kontraktacyjna, to ja rozumiem, że jest zrobiona miesiąc czy pół roku wcześniej, że się tym nie tyle dowiedzie, a tutaj po prostu
czasie skupu robi się umowę, no po co? Teraz strata czasu, strata papieru. W piątek rozmawiałem z panem Kapko, który dziennie przerabia 600 ton pszenicy w Młynie, w Tarnogrodzie i w Jarosławiu. I mówi, to jest dla niego ogromny problem, bo przy 600 tonach dziennie, to są straty papieru, ludzie tracą czas, nie tracą mi czas. Trzecia sprawa. Została wprowadzona, znaczy wniesiona do komisji senackiej, komisji sejmowej rolnictwa przez opozycyjną partię Ludowców, przez kogo taka propozycja ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej w siedlisku. Rolnicy, którzy mają tam kontakt z internetem, czytają prasę rolniczą, widzą, że to jest bardzo istotna sprawa, że rolnik bez odrolnienia swojej działki będzie mógł prowadzić, oczywiście, że to przejdzie. Rolnik bez odrolnienia swojej działki będzie mógł na tych gruntach swoich, w tych wolnych, pustych stodołach, oborach prowadzić działalność gospodarczą. I po prostu to jest mój jak gdyby taki wniosek, żeby to nie trwało rok czasu czy dwa lata, bo jak to już jest w komisji sejmowej, żeby to zrobić jak najprędzej, bo faktycznie są rolnicy, którzy na tą ustawę czekają. I czwarta sprawa deregulacji do neonikotynoidów. Większość rolników uprawia rzepak. No i w tej chwili nie możemy zaprawiać tych naszą rzepaku od szkodników, bo minister rolnictwa nie chce się zgodzić na wprowadzenie tych zapraw do ochrony rzepaku. No, jest to dla nas istotna sprawa z uwagi na to, że trzeba wykonywać 4-5 zabiegów chemicznych, więcej truje się środowisko tymi opryskami, niż gdyby te nasiona były zaprawione. Także to ja po prostu to zgłaszam to jako inicjatywy na przyszły czas, żeby to załatwić, bo jeszcze do końca kadencji są 2 lata. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o działania, które pierwsze, czyli zbiorniki, to już mówiliśmy o tym, to już nie pierwsze spotkanie, bo i w Skierniszowie na ten temat były pytania i teraz są. Prowadziliśmy kontrolę i od 18 kwietnia obowiązuje kontrola obrotem paliwa. Rolnik do 500 litrów może kupować, nie musi oświadczenia podpisywać, tym bardziej, że teraz trzeba to zgłosić, trzeba nadać sobie numer tak zwany, trzeba to zgłoszenie zrobić w przeciągu 24 godzin. Ale do 500 litrów nie. Drugi temat to jest to, że my mamy obowiązujący przepis ustawowy od 3 lat. Czyli nie był uchwalony o tym dwóch płaszczyznach, on już obowiązuje 3 lata. Ale w momencie, kiedy uderzyliśmy w te koncerny, te wszystkie tak zwane lewe fakturki, tak jak tutaj Świtańcu mówił rolnik, że on nie chce płacić VAT-u drugi raz, bo tamten nie zapłacił, ten co rolnik musi zapłacić VAT, bo tak to prawo mówi, że ten, który nie zapłacił, to ten teraz płaci. W związku z tym to jest tylko dzięki temu, żeby rolnicy nie płacili jakichś tam kar za to, że kupił źródła paliwo, które ktoś nie zapłacił za niego. No więc rolnicy też są zadowoleni z tego, że to już nie będzie tego karania, a z drugiej strony, no jak jest 24 godziny na powiadomienie, no to już służby natychmiast w internecie mają wiedzę i mogą kontrolować, podejmować działania, czy ta firma robi geszefciki, czy nie. A z rolnikami dwupłaszczowymi, no to nie jest tylko jeden przepis jeszcze, bo to jest kilka przepisów. To jest sprawa przeciwpożarowa, to jest sprawa cross-compliance, która też od dawna obowiązuje. Natomiast do tej pory nikt tego nie wykorzystywał, nikt tego nie robił, nikt tego rolnika nie ścigał. Nagle teraz, jak myśmy uderzyli w te koncerny, to te koncerny robią teraz tam numery. Nie przywiozą paliwa do niego, bo nie ma zbiornika dwupłaszczowego. Nie sprzedają paliwa, bo nie ma zbiornika płaszczowego. No kto to robi? No po prostu jest walka. Prawo, które nie funkcjonowało, nikt go nie przestrzegał. Pytałem pana dyrektora, jak tam cross-compliance przygotowanie, jak to wygląda. Ojej, no mam mieć tam mama i tak dalej. Nikt tego się nie czepia. A więc nastąpił atak w drugą stronę przeciwko Prawo i Sprawiedliwości uderzające, to my jesteśmy winni, a my tego przecież nie uchwaliliśmy. To obowiązuje. To jest druga kwestia, czy to ma być tak, czy tak, bo to będzie teraz jeszcze interpretacja, na ile służby mają obowiązek tego weryfikowania. Możemy się zastanawiać nad tym, czy jakoś deregulacji nie wprowadzić, czy jeszcze inne rzeczy. No można nad tym dyskutować. To jest temat, który wywołany został przez 3 tygodnie, bo tak mówię, 3 tygodnie temu. Drugi temat, który jest podnoszony przez kolegę Neo.
No więc ten problem, ostatnio na komisji tydzień temu ministra Boguckiego pytałem, mówili przedstawiciele, że na mojej komisji kierowaliśmy o sytuację na rynkach rolnych, więc powiedział minister Bogucki, że rzeczywiście dołoży starań, żeby pani minister, która jest odpowiedzialna, ten wniosek złożyła i przed tą rozpoczętą już nową kampanią sierpną, żeby zdążyć jeszcze i żeby to uzyskać derogację tak nazwaną z Komisji Europejskiej, bo komisja nie wycofała się jeszcze z tego. Wiadomo, że pszczelarze najwięcej rozrabiali w tej sprawie i oni o to walczyli i komisja podjęła decyzję, że zawiesiła. W związku z tym no, jest to możliwość przez dany rząd wystąpi. Mam deklarację pana ministra Boguckiego, że w najbliższym czasie dopilnuję, to też będę sprawdzał. Mówiłem mu wyraźnie, żeby nie było tak jak z tytoniem, kiedy poprzednicy mówili, że złożą wniosek, a złożyli dzień po. Żeby nie zdarzyło się, że złożą wniosek po terminie i znowu będzie że cały rok do tyłu albo dwa lata do tyłu. No to więc ta sprawa jest stawiana i pilnowana też przeze mnie. Jeśli o działalność tą gospodarczą na terenie, no to jest współodwieczne odrolnienie, zresztą prezydent miasta też nam pisze wnioski, żebyśmy to odrealnianie też zastosowali, bo to strefy tutaj w Zamościu i tak dalej. No. Tak naprawdę w mieście to wszystkie grunty są odrolnione, można powiedzieć. Wszystkie grunty. To jest ustawa Palikota, tak zwana, która jest dobrej zmiany, którą tam wprowadzał, która prowadziła, że wszyscy deweloperzy nie będą płacić i budują się. Ja byłem przeciwny temu wtedy w Senacie i mówiłem, że to jest draństwo, bo to zabiera się pieniądze rolnikom, bo te odrolnienie przeważnie to płacili nie rolnicy, tylko przeważnie ci, którzy korzystali na cele użyteczności różnej. A myśmy z tego mieli ponad 300 milionów złotych wpływów rocznie na drogi. To były tak zwane drogi gminne. Jeszcze jak pamiętam w Semiku byłem, to te środki przydzielaliśmy taki fundusz na odrolnienie gruntów, który tam był składany. Semiki przyznawały, występowały się na drogi śródpolowe, takie inne. To były dość duże pieniądze. Tam już niewiele zostało, ale jeszcze trochę tam jest. To myślę, że tutaj gmina Zamość też może korzystać z tego. Chyba korzysta, bo nie korzysta. Ale te mniejsze gminy wiem, że występowały zawsze. Korzystały za te środki, a to zawsze każdy koszt. To jednak jakieś były pieniądze na cel służące z powrotem na powód wsi. No i to rzeczywiście w tej chwili jest problemem nierozstrzygniętym. Ja nie znam decyzji rządowej w tej sprawie. Nie wiem, jak to będzie podjęte. Chętnie temu się jeszcze przyjrzę. Zorientuję się. Pan poseł nie jest w komisji sejmowej teraz rolnictwa, więc też nie jest zorientowany. Przyjrzę się, zobaczę, co będzie, jaka decyzja będzie w tej sprawie. Tylko głosy słyszałem, że to będzie wykorzystywane i omijanie prawa. No więc nie wiem, jak to do tego podejdzie jeszcze rząd. Umowy. My nie uchwalaliśmy tej ustawy o umowach. Przypomnę, że PSL ogłosił tylko wielki sukces, że wprowadził ustawę, że umowy kontraktacyjne obowiązują wszystkich. Jest chyba już drugi albo trzeci rok funkcjonowania, tylko że nie było sankcji. Nie było sankcji. W związku z tym wprowadzono teraz sankcje. Nie na rolnika, tylko na przedsiębiorcę. Przedsiębiorca, który kupuje, ma podpisać umowę. Wszystkich nam zależy na tym, żeby była stabilność produkcji i umowy kontraktacyjne, kontraktowe, jak to niektórzy nazywają dodatkowo, bo jeszcze jest jedna nazwa, druga. Żeby w końcu rolnicy wiedzieli, że mogą zakontraktować i mieć pewną gwarancję, że podpiszą umowę i będzie odstawione zboże, czy będzie odstawione owoce, warzywa, czy inne rzeczy, które będą. Bo tak było dalej i w świecie to obowiązuje. Nikt ten nie protestuje w szkół. Natomiast rzeczywiście w tej chwili jest takie larum dość duże. Minister zobowiązał się do weryfikacji pewnej zmiany, tego, że są te tak zwane mała skrzynka owoców podpisane. Przyjechał z skrzynką pożyczek, nie ma umowy, trzeba podpisać. Więc w tej chwili doszli do wniosku, że sankcje są wprowadzone, ale może niektóre elementy trzeba wyłączyć z tego i zastanawia się w tej chwili rząd nad rozwiązaniem, jak poprawić, żeby te sankcje, które są. Po co chodzi o sankcje? Przecież o nic innego nie chodzi, tylko sankcje. Te sankcje są dość wysokie dla przedsiębiorców. To już chodzi o tak zwanego 10% obrotu. Kara by wynosiła, więc jeśli wiadomo, to jest tak wysoki, to my mamy bardzo wysokie sankcje. No za to, że po prostu nie podpisał umowy, że nie podpisał umowy z rolnikiem. Ale jak mówi ministerstwo, a szczególnie Agencja Rynku Rolnego w tej sprawie, bo też już na komisji o tym rozmawialiśmy, to mówi wprost, że w zasadzie to prawo jest martwe. To prawo nie jest stosowane. Kiedy ono będzie stosowane? A na momencie, kiedy rolnik złoży skargę.
Jeżeli on ich skarży skargę, to instytucje od tego powołane będą wkraczały i sprawdzały rozstrzygnięcie, czy był oszukany rolnik, czy nie był oszukany rolnik. Jak rolnik nie był oszukany, to państwo nie ma nawet tyle służb i instytucji, żeby sięgało i sprawdzało każdą umowę, przecież trzeba ogrom administracji zatrudnić. To jest spór, który będzie w kontrowersji między rolnikiem a przedsiębiorcą. Głównie to mówimy. No i to jest i izby rolnicze podjęły takie stanowiska, inni podjęły stanowiska, żeby uwzględnić pewne zmiany kodyfikacyjne do tej właśnie sankcji karnych, które w niektórych przypadkach są bzdurne, no bo za tą skrzynkę czarnych pożyczek, które narwał u siebie na zawiesz na skór, no to nie powinno tego być. No to są te rzeczy, które brane pod uwagę. Myślę, że wszystko powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tą pszenicę i już ma wykonaną analizę, ten mu się pisze umowę kontraktacji, to jest pszenica. No to ja rozumiem, że gdyby przyjechał samochód, no, zabrał pszenicę, jedzie gdzieś tam sobie, no to ja mogę z nim podpisać umowę, mam jakiś dokument. Ale jak ja już jestem w tym płynie, to po co mi ta fikcja? No kolego, sam się domagasz, czy chcesz mieć umów kontraktacyjnych, mieć gwarancję, a po prostu ty jeśli zdejmiemy i to będzie, to nie będzie znowu nic ważne ta umowa. Więc nie można całkiem znieść tej rzeczy, bo tylko on przywiezie, tylko mi chodzi o to, żeby jak przywiozą do Marysi, tak? No to jak przywiozą do Marysi, pan się podpisze z nimi umowę wcześniej na ilość kontraktacji. Chodzi, żebyśmy mieli tą pewność obrotu produktem. No zginąć tą wolną amerykankę, bo jak tak będzie dalej, to te ceny będą skakały. I niektórzy są zadowoleni takimi skokami cenowymi i na tych dołkach i górkach najwięcej zarabiają. My chcemy stabilnej gwarancji i dlatego te umowy powinny być, jak jest zapisane, że do 15 marca powinny być zapisane umowy kontraktacyjne na tytoń, to znaczy, że do tego terminu należy podpisać umowę, żeby rolnicy wiedzieli, czy mają siak, czy nie mają siak. Ja nie mówię, że mają być tam w zbożu, ale gdybyśmy doprowadzili do pewnych już stabilizacji, że takie i takie rzeczy wymagają terminowych zawierania umów, to wtedy byśmy mieli świadomość, że jest zawarta umowa i że te zboże ma być odebrane. Ale ona obowiązuje w dwie strony. Rolnika sankcjami też. Jeśli nie będzie, że on dzisiaj nie zabierze, bo zakłady podpisały, jutro padną, bo tak bywało, że rolnicy nie wiedzą na tego zakładu, bo tamte lepiej 5 groszy płaci. Więc nam zależy rolnikom na stabilizacji, a niektórym należy na tzw. huśtawce. To by wystarczyło zrobić tak. Chcesz rolniku, to ci piszemy. Ale jeżeli ty dobrowolnie od niej odstępujesz, no to nie ma obowiązku. Jeżeli ja po prostu... No to co? To, może... to jak zrobimy dobrowolność, to w ogóle nie będzie żadnych umów. No. Ale jeżeli ktoś chce, to proszę. Ale to prawo, które PSR wprowadził, które wpisał, że mają być obowiązkowe umowy, czy to kontraktowe, czy kontraktacyjne, to przecież po to wprowadził i mówił tyle lat, że ma być to po to, żebyśmy ustabilizowali ten handel. A teraz mamy znieśćmy, bo jest dobrowolne, to znaczy, że to wszystko nic nie było warte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za przybycie. Dziękuję panu senatorowi, panu posłowi, panu dyrektorom za to, że zechcieli do nas przybyć, że zechcieli się podzielić tą wiedzą, którą warto wysłuchać. Myślę, że wiele jeszcze problemów jest. Mam nadzieję, że nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie. Tych spotkań będzie na terenie gminy, jeżeli panowie znajdą czas. Chętnie zaprosimy, wysłuchamy, bo tych problemów mamy dziś dużo i coraz więcej będziemy mieli. Rozwój gminy, rozwój Polski idzie i tych problemów coraz więcej będzie, jak to pan senator zauważył. Te ustawy, które były te 2-3 lata wcześniej wprowadzone, dziś budzą kontrowersje. Trzeba nad tym pracować, mamy bardzo dużo repor i trzeba jak najlepiej prowadzić te prace legislacyjne, żebyśmy, mieszkańcy, mieli z tego jak najlepszą korzyść. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję wszystkim, dziękuję Urzędowi Gminy, który przygotował nagłośnienie, dziękuję druhom strażakom, koleżankom, którzy tutaj są dalej, przygotowali nas.